Zmiana klimatu to jest taki bardzo kontrowersyjny temat, pewnie zauważyliście, nie? Że no są różne opinie na temat tego, na ile ona ma miejsce, na ile ona jest spowodowana przez ludzi, na ile to słońce, wulkany. Generalnie pewnie jesteście specjalistami, fizykami atmosfery, paleoklimatologami, jakby no, nie śledzicie na bieżąco wszystkich szczegółów. Swoją wiedzę, jak wszyscy w zasadzie, większość ludzi bierzecie z mediów. Bierzecie jakąś tam gazetę, czytacie, co piszą, jakoś odpalacie telewizję, radio, słuchacie, co mówią. No i kiedy bierzecie pierwszą gazetę i dowiadujecie, że to jest wielki problem, że grozi nam katastrofa klimatyczna, jak szybko nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych, to będzie bardzo niedobrze. A bierzemy drugą i czytam o globalnym ogłupieniu. Może to w sumie jest przesada. No w sumie wiecie, klimat zmieniał się zawsze. Ja jestem z Gdańska. 20 tysięcy lat temu było maksimum epoki lodowej, i mój rodzinny Gdańsk był pod kilometrowej grubości lądolodem. I to była naturalna zmiana klimatu, nie mieliśmy z tym nic wspólnego. To w końcu była inna planeta. Nasze emisje gazów cieplarnianych to jest tylko parę procent emisji naturalnych, tego co wchodzi z oceanu, z roślinności. Wulkany emitują mnóstwo CO2. A w ogóle gazem, który ma największy wkład w efekt cieplarniany, jest para wodna. I nasze emisje tylko nie mają znaczenia. I to są wszystko stwierdzenia, z którymi nikt poważny w nauce nie polemizuje. I tak mógłbym jeszcze kontynuować. No więc właśnie, jak to jest z tym, co my wiemy o zmianie klimatu? Myślę, że niektórzy się marszczą. I bardzo dobrze. Słuchajcie, zacytuję najpierw stanowisko IPCC, może słyszeliście. ONZ-owski Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu. Co parę lat tysiące naukowców podsumowują, co my wiemy o zmianie klimatu. Czy ociepla się, czy nie? Czy to część naturalnych cykli? Czy to nasza robota? Czy jaka jest tego przyczyna, jeśli się ociepla? No i czy będą z tym problemy, czy w sumie może niekoniecznie parę stopni cieplej, to może w sumie i dobrze, jak będzie. No i IPCC z raportu na raport twierdza coraz dobitnie, że tak ociepla się, tak robimy to my. Jest to wynik emisji gazów cieplarnianych przez nas, głównie dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Jak szybko nie przestaniemy, będą z tym bardzo poważne problemy. No ale to IPCC. Na świecie są setki dużych organizacji naukowych, które też zabrały głos w temacie zmiany klimatu. Jak myślicie, ile procent tych dużych organizacji naukowych w swoich stanowiskach zgadza się z tym, co mówi IPCC? A ile procent uważa, że cokolwiek jest jednak inaczej? Że albo się nie ociepla, albo część naturalnych cykli, albo to nie gazy cieplarniane są przyczyną, albo nie dwutlenek węgla spalania paliw kopalnych, może metan, który wyblokują przeżuwacze, może wylesianie, a może coś jeszcze innego, może słońce, może wulkany. No a może w sumie nawet jak powodujemy tą zmianę klimatu, się przyczyniamy, to ewentualnie będzie z tym jakiegoś specjalnego problemu. No właśnie, ile procent dużych organizacji naukowych zgadza się z IPCC, a ile procent uważa, że coś jest jednak inaczej? Mówimy tu o dużych organizacjach naukowych. Nie interesuje nas tego opinia Greenpeace'u, to nie jest duża organizacja naukowa. Czy ExxonMobil'a, czy tam innych think tanków finansowanych przez lobby paliw kopalnych, opinia też nas nie interesuje. Interesuje nas opinia dużych organizacji naukowych. No właśnie, ile procent się zgadza z IPCC, ile procent uważa, że coś jest inaczej. Uwaga, jeżeli ktoś zna odpowiedź, bo czyta moją książkę, albo na moim wykładzie, po prostu zna odpowiedź, to niech się wstrzyma i nie psuje zabawy innym. Interesuje mnie, co ludzie, którzy po prostu jakby absorbują ze świata zewnętrznego, z mediów, jaka jest wasza opinia? Jak myślisz? Myślę, że zgadza się około 60. 60 do 40. Dzięki. A sąsiadka? Jak byś obstawiała? Ale właśnie nie chodzi ci o, żebyś wiedziała. Jak czujesz? Myślę, że dużo się zgadza. Dużo się zgadza? Ile tak? Jak byś obstawiała? Może 70. 70 na 30. Koleżanka się uśmiecha, jak byś obstawiała? Ja też myślę, że dużo się zgadza. Dużo się zgadza, tak? Jak bardzo dużo? Dobra, dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby jakoś istotnie inną liczbę podać? Czy tak wychodzi, że nam trochę ponad 50-50? Ja myślę, że więcej. Więcej? Jak bardzo więcej według ciebie? 90 na 10, no proszę. Nie no, generalnie mamy kontrowersje, fantastycznie. Tak? Generalnie tutaj kontrowersje mamy w dyskusjach i to jest to normalne, z czym różne opinie. Dobra, za chwilę pokażę loga przykładowych dużych organizacji naukowych, które się zgadzają. Wszystko wielkie organizacje naukowe, tak z Europy, Stanów, tam Japonii, Chin, Australii. No i wszyscy stwierdzają, tak, ociepla się, tak nasza robota, emisje gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2 ze spalania paliw kopalnych, będą problemy. Na następnym slajdzie pokażę logo organizacji naukowych, które uważają inaczej, ale zanim to zrobię, chciałem was prosić o pomoc. Słuchaj, 10% się nie zgadza. Jakbyś mógł mi, czy po nazwie sobie przypominasz przykład organizacji naukowej dużej, która uważa inaczej? Tak,
Tak. Znaczy, która się nie zgadza. Tak. Instytut Geologiczny Polskiej Akademii Nauk. Okej. Okay. Doskonale. To jest chyba najbardziej znane polskie sceptyczne stanowisko odnośnie zmiany klimatu. Mieszaj zauważyć, że to nie jest duża organizacja naukowa. To jest kilkunastu starszych panów, którzy nie prowadzą badań klimatu i nie publikują w tym temacie, więc oni nie są dużą organizacją naukową, ale faktycznie jest to przykład mniejszej organizacji naukowej, która twierdzi, że jest inaczej, jak najbardziej. Koło tam 60-40% się nie zgadza. Czy pamiętacie po nazwie? Też nie, tak? Nie możecie sobie przypomnieć. W sumie, wiecie, macie straszną sklerozę. Dobra, przepraszam, zwracam honor. Nie macie sklerozy. To są lega wszystkich dużych organizacji naukowych, które uważają inaczej. Nie dziwi mnie, że nie potrafiliście podać przykładu, bo takiej organizacji nie ma. Ale owszem, są małe organizacje, pojedyncze naukowcy, którzy twierdzą, że jest inaczej. No i kolega podał przykład. To może oni mają rację. Bo wiecie, nauka nie jest demokracją, gdzie większość głosuje, jak mają działać prawa fizyki. Były czasy, kiedy wszyscy wiedzieli, że Ziemia jest płaska, jak naleśnik, i Słońce krąży wokół Ziemi. I co, mieli rację? No nie mieli. Przyszły jednostki, Kopernik, Galileusz, tak, którzy stwierdzili, nie, my się nie zgadzamy z tym, co wszyscy twierdzą, że wiedzą. Według nas to Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca. I kto miał rację, wszyscy czy jednostki? No jednostki, prawda? Dlaczego Kopernik, Galileusz mieli rację? Wiecie, nauka nie jest demokracją, gdzie się głosuje. Nauka jest dyktaturą. Dyktaturą faktów, dowodów i obserwacji. Kopernik, Galileusz dlatego mieli rację, posługiwali się obserwacjami, rozumowaniem naukowym, metodą naukową taka, jaka wtedy była, a ich adwersarze po prostu swoje wiedzieli. Często się mnie pytają, czy wierzę w globalne ocieplenie. Może słyszeliście to pytanie, czy was się pytano, czy wierzycie w globalne ocieplenie. Jak się was zapytam, czy wierzycie w elektrony? Widział ktoś z was elektron? No pewnie nie, no nie widzimy, tak, za małe. Czy to jest dobrze postawione pytanie, czy wierzycie w elektron? Albo prawa Maxwella, czy wierzycie w prawa Maxwella? Czy to jest kwestia wiary? Nie, to jest kwestia badań naukowych, eksperymentów. Kwestie wiary są zarezerwowane generalnie dla innych spraw. No to jest nauka, science. Się robi eksperymenty i się bada, jak jest. I zmiana klimatu jest tak samo. To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia zrozumienia. I gra nie chodzi, żeby brać coś na wiarę. Gra nigdy nie robiłem metody w szkole 3 razy Z. Zakłuć, zdać, zapomnieć. Lubię zrozumieć. Tutaj też mi nie wylatywało z głowy, nie uczyłem się 5 razy tego samego z fizyki czy matematyki. Było dużo wygodniejsze. No więc dzisiaj sobie troszkę tak zobaczymy, jak to działa, żebyśmy rozumieli. No to jedziemy. Słuchajcie, czemuś tyle mówi o paliwach kopalnych i dwutlenku węgla w kontekście zmiany klimatu? Nie są jedyne. Oprócz dwutlenku węgla mamy też metan, który tam wybekują krowy, wychodzi z ryżowisk i tak dalej. Mamy podtlenek azotu, różne gazy przemysłowe. Ale dwutlenek węgla gra tutaj rolę dominującą. Czymkolwiek jest wpływ na klimat, jeszcze tego przejdziemy. I paliwa kopalne też mają największy udział w tym całym zamieszaniu. Tak, nie są jedyne. Jest produkcja cementu, są te przeżuwacze, które wybekują metan, jest wylesianie, jest tam jeszcze wiele innych procesów. Ale paliwa kopalne i dwutlenek węgla grają tutaj rolę największą. Słuchajcie, żyjemy w świecie, w którym świecie wzrostu, gdzie jest wszystkiego coraz więcej. Coraz większa gospodarka jest nas coraz więcej jako ludzi na Ziemi, coraz więcej produkujemy różnych rzeczy. Tutaj macie takie reprezentatywne krzywe gospodarcze. Na przykład czerwona krzywa to jest populacja ludzka. Na początku XX wieku było nas 1,5 miliarda z grubsza na Ziemi. Teraz jest prawie 8 miliardów. Jest nas 5-krotnie więcej niż było na początku XX wieku. Trzeba ludzi wykarmić oczywiście, tak, zapewnić im schronienie. Ludzie chcą jeździć samochodami, latać, mają różne potrzeby. Myślimy o naszym postępie czy rozwoju, jak słuchacie polityków, ekonomistów, w kategoriach wzrostu gospodarczego, jak szybko rośniemy, ile procent rośnie. No to jest wzrost wykładniczy, geometryczny, który rośnie coraz szybciej. Tu macie, jak się zmieniał rozmiar gospodarki światowej, rzeczywiste PKB globalne. Rośnie coraz szybciej, rośnie szybciutko. No i patrzymy, rosną różne wskaźniki gospodarcze, ilość pieniędzy w obiegu, eksport światowy, produkcja samochodów, papieru, cementu, plastiku, ruch lotniczy. No i generalnie się cieszymy, tak? Mamy tanie podróże lotnicze, otwieramy, nie wiem, nowe miejsca pracy w fabrykach samochodów i tak dalej, wszystko jest fajnie. Generalnie większa gospodarka potrzebuje też więcej zasobów i generalnie więcej odpadów przy okazji powstaje, tak? Tu mamy właśnie krzywę zużycia zasobów i naszego wpływu na środowisko. Zużycie węgla, ropy, rud żelaza, wody, emisja CO2, czerwona linia. Zwróćcie uwagę, jedna z wielu, niczym się nie wyróżniająca.
tempo wymierania gatunków. Zielona linia obecnie jest grubsza tysiąckrotnie szybszą od naturalnego tempa wymierania gatunków w historii. No, presję na gatunki na różny sposób wywieramy, więc to w sumie nic dziwnego. Liczba stref bezcelowych w oceanach, produkcja mięsa. No i generalnie to są dwie strony tej samej monety. Tak wygląda nasz świat. Generalnie więcej, coraz więcej. I jest bardzo silny związek między tym, jak duża jest nasza gospodarka, a ile zużywamy energii, jaki mamy wpływ na środowisko. Tu macie, jak w procentach, od 100% w 2000 roku zmieniały się rozmiar światowej gospodarki, linia niebieska, urosła jakieś 60%, światowe zużycie energii, linia zielona, 40% i emisje CO2 ze spalania paliw kopalnych, czerwona linia. Widzicie pewną zależność, związek? To większa gospodarka zużywa więcej energii. I tak, ilość zużywanej energii nie rośnie tak szybko jak rozmiar gospodarki, bo poprawia się efektywność energetyczna. No tam w tempie z grubsza 1% rośnie. No ponieważ energię bierzemy w jej części z paliw kopalnych, zaraz zobaczymy w następnym slajdzie, no to na czym polega pozyskiwanie energii z paliw kopalnych? No na ich spalaniu, tak? Bierzemy węgiel, utleniamy, no i mamy jako uboczny produkt tego zamieszania dwutlenek węgla. No więc więcej paliw kopalnych, to więcej emisji dwutlenku węgla. I zwróćcie uwagę, właśnie procentowo emisje dwutlenku węgla wzrosły tak samo jak zużycie energii. No bo też udział paliw kopalnych w globalnym miksie energetycznym jest w zasadzie cały czas na poziomie tam 80% z małym haczykiem. Nie zmienia się za bardzo. Słuchajcie, tu macie właśnie światowy system energetyczny, z czego ludzkość bierze energię. Kiedyś braliśmy głównie z biomasy w XIX wieku. Już pod koniec XIX wieku zaczął dominować węgiel. Później doszły ropa, gaz. Dzisiaj węgiel, ropa i gaz, paliwa kopalne to jest ponad 80% zaspokoju światowych potrzeb energetycznych. Biomasa to jest w większości prymitywnie spalana w biednych krajach, wylesianie, odchody zwierzęce. Tu macie energię wodną, tu macie na górze atom, wiatr i słońce. Tak zwane źródła energii przyszłości. Łącznie 400 jednostek z 14 tysięcy. Cokolwiek to są miliony ton ekwiwalentu ropy. To jest obecny system energetyczny. Z takich źródeł ludzkość pozyskuje obecnie energię. No, bierzemy paliwa kopalne, spalamy, to emitujemy dwutlenek węgla. Więc generalnie ilość dwutlenku węgla spalania paliw kopalnych podąża za ilością spalanych paliw kopalnych. Rośnie coraz szybciej. W zasadzie jest ABC. Ta niebieska linia, którą tu macie, to jest krzywa wykładnicza albo geometryczna, jak wolicie, podwajająca się co 20 kilka lat. Widzicie, ta czarna linia całkiem nieźle pasuje do niebieskiej. To znaczy, że to rośnie coraz szybciej. Za mojego życia, ja jestem z 70 roku, 1970, spaliliśmy jakieś 3/4 paliw kopalnych spalonych w historii ludzkości. Jak tutaj na sali jest osoba, która zdaje maturę w tym roku, to mniej więcej 1/3 paliw kopalnych spalonych w historii ludzkości została spalona za jej życia. 1/3 z życia obecnego maturzysta. No bo świat nam przyspiesza. Słuchajcie, to są dane historyczne. Tak wiemy, ile spaliliśmy na świecie, sprzedawaliśmy węgla, ropy, gazu. A co dalej? A dalej tego nie wiemy. Ale mamy tendencję do wyobrażenia sobie przyszłości na podstawie doświadczeń z przeszłości. Czyli patrzymy na trendy, które były 10, 20, 30 lat temu i mniej lub bardziej świadomie ekstrapolujemy je w przyszłość. Słuchajcie, jeżeli będziemy dalej podążać tą drogą, którą dotychczas szliśmy, tak ta czarna linia znajdzie się tak do połowy stulecia za pokolenie, tak z grubsza gdzieś tutaj. Oczywiście, gdybyśmy kontynuowali obecne trendy, tak jakby przeszłość znamy, przyszłości nie znamy. Okej, słuchajcie, emitujemy coraz więcej dwutlenku węgla. I są to duże ilości. To jest ilość ropy, którą zużywamy w ciągu jednego dnia. Prawie w całości spalamy. Taka beczka, większa od wieży Eiffla, ćwierć kilometra średnicy. Tyle ropy codziennie zużywamy na świecie. Dobrze, słuchajcie, ale to jest tylko jakieś 5% emisji naturalnych dwutlenku węgla, więc w czym problem? Wyobraźcie sobie, że tutaj stoi słój taki, słój z cukierkami, w którym jest 600 cukierków. I wy się kłębicie wokół tego słoja. Wyciągacie cukierki, tam wymieniacie tymi cukierkami, wsadzacie z powrotem, nie zjadacie, jesteście na diecie. I w ciągu kwadransa wyciągacie ze słoja 200 cukierków, i 200 cukierków z powrotem do słoja wsadzacie. Czyli jest 600, wyciągacie 200, wsadzacie 200, ile będzie po kwadransie? 600. Następny kwadrans tego samego, minus 200 plus 200, ile będzie? No 600, już wie nudą, nie? Po raz trzeci się was pytać nie będę. No nic tu się nie dzieje, cały czas 600. Dobra, żeby trochę ciekawiej było. Ja tam mam plecak i w nim jest dużo cukierków. I dorzucę do słoja cukierki z plecaka. Wy to co wcześniej? Minus 200 plus 200, ja plus 10. 600 po kwadransie ile się zrobi? No brawo, świetnie matematyce. I następny kwadrans tego samego. Minus 200, plus 200, plus 10. No 620, rewelacja. Tak 630, 640. Po 20 kwadransach urośnie o 200. Z 600 zrobi się 800. Słuchajcie, za jaką część tego wzrostu odpowiadają moje emisje cukierków do słoja?
Ja wrzucam 10, wy wrzucacie 200, tak? Ja wrzucam 5% tego, co wy. Ale coś się zmieniało, kiedy nie było moich emisji cukierków, czy cały czas było 600? A teraz zrobiło się 800. Więc za jaką część tego wzrostu odpowiadają moje emisje cukierków? 200. Za całość, za 100%, dokładnie. Bo gdyby ich nie było, cały czas byłoby 600. Bo to jest stała, niezbilansowana nadwyżka. A co wy wrzucaliście z tych 200, to 200 też wyciągaliście. To się bilansowało do zera. Czemu o tym mówię? Bo w środowisku działa to podobnie. Generalnie atomy węgla są w wielu miejscach w środowisku. Są w atmosferze w formie dwutlenku węgla. Ten dwutlenek węgla wyciągają rośliny. W jakim procesie, kto pamięta? Fotosyntezę, oczywiście. Proces spalania komórkowego. Wydychają ten dwutlenek węgla w nocy częściowo. Wbudowują swoje ciała rośliny i materia organiczna, rozkładając się, opadłe gałęzie, liście, gnijące drzewa. Węgiel wraca też do atmosfery. Pożary lasów część wracają. I to było zbilansowane. Ile rośliny pochłaniały? Tyle węgla też ekosystem lądowy emitowały. Oceany pochłaniały dwutlenek węgla. W jednym miejscu się rozpuszczał w wodzie, w innych miejscach był z kolei z wody wydzielany. I tak sobie te atomy węgla krążyły w środowisku między atmosferą, biosferą, ekosystemami lądowymi, oceanami. I ilość węgla tutaj była zasadniczo stała. Trochę dorzucały wulkany, ale to jest bardzo mały strumień. Co więcej, są procesy usuwające węgiel ze środowiska, wietrzenia skał i usuwanie węglanów do osadów oceanicznych. Nie przez przypadek te dwie liczby są sobie równe. Z bardzo dobrą dokładnością. Nie będę wnikał w szczegóły, jak to działa, wolny termostat węglowy, ale wietrzenie skał dostosowuje swoją prędkość do emisji wulkanicznych. Tak czy inaczej, ilość węgla tutaj w tym cyklu węglowym, szybkim cyklu węglowym była z grubsza stała. I teraz co my zrobiliśmy? Ano stwierdziliśmy, że węgiel, ropa, gaz są fajne i możemy mieć z nich różne usługi energetyczne. Zasilać tu nasze elektrownie, samochody, samoloty i zaczęliśmy wydobywać i spalać. I tu jest wielki rezerwuar paliw kopalnych i my zaczynamy ten węgiel stąd wydobywać i w formie dwutlenku węgla pakować do atmosfery. Zwróćcie uwagę, ten węgiel, który był w paliwach kopalnych, węgiel jako pierwiastek, a nie węgiel jako ta czarna skała. Po angielsku jest carbon i jest coal. Polski język tego nie odróżnia. Więc te atomy węgla, które były w paliwach kopalnych, one nie uczestniczyły w tym całym zamieszaniu. One tak były uwięzione pod ziemią od dziesiątek, setek milionów lat w złożach ropy, gazu, węgla. I teraz my po nie sięgnęliśmy i zaczęliśmy ten dwutlenek węgla wrzucać. Słuchajcie, i to jest te 10 cukierków, to jest stała niezbilansowana nadwyżka, która się kumuluje w atmosferze. Niecałość w atmosferze zostaje. Tu mam na przykład oceany. Jest dwutlenek węgla w atmosferze i w oceanach. Robiliście kiedyś wodę gazowaną w syfonie? Starsze pokolenie może pamiętać. Było takie urządzenie do robienia wody gazowanej, kiedy jeszcze w sklepach nie było butelek z wodą gazowaną, nawet ludzie sobie robili w domach, ale były naboje z dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla plus woda i robiła się woda gazowana. I teraz my zwiększamy stężenie tlenku węgla w atmosferze. No i robi się nierównowaga chemiczna tlenku węgla między atmosferą i oceanami. Więc on do oceanu się przesącza. Z grubsza 1/4 naszych emisji trafia do oceanów. W tempie mniej więcej miliona ton emitowanego przez nas CO2 w ciągu godziny pochłania oceany. No i się zakwaszają, jakby była taka wielka woda gazowana. Rzeczywiście współczynnik pH oceanów, mający kwasowości, spada. Rośliny rosną lepiej, jak jest więcej dwutlenku węgla w atmosferze? Rosną lepiej. Rosną szybciej, więc wyciągają część naszej nadwyżki. Też z grubsza 1/4. Więc 1/4 tego, co wpakujemy do atmosfery tlenku węgla, wyciągają oceany, 1/4 ekosystemy lądowe i tylko połowa w atmosferze zostaje. No ale jednak zostaje. Tu widzicie, jak zmieniało się stężenie tlenku węgla w atmosferze od początku XVIII wieku. W cząsteczkach CO2 na milion cząsteczek powietrza. Czyli jest cząsteczek CO2, jak złapiemy milion cząsteczek powietrza. My to tak na poważnie, dobrze mierzymy od lat 50. XX wieku. Wcześniej nie robiliśmy dokładnych pomiarów. Nie bardzo było to urządzenia do tego. Więc skąd wiemy, co było wcześniej? Tu macie akurat podane dane z rdzeni lodowych z Antarktydy. Jak to się robi? Jedziecie na Antarktydę albo inną Grenlandię i robicie odwiert w lądolocie. Tam na kilometr, dwa, trzy w głąb. Wyciągacie rdzeń lodowy i możecie datować, że to jest lód sprzed 100 tysięcy lat, to jest sprzed 200 tysięcy lat. Już nie wnikam w szczegóły, jak to się robi. I w tym lądolodzie, w rdzeniu lodowym, który wyciągnęliście, są uwięzione pęcherzyki powietrza z dwutlenkiem węgla. I możemy zmierzyć, ile jest dwutlenku węgla w tych pęcherzykach.
Więc widzimy, że na przykład 100 tysięcy lat temu w atmosferze to było tam tyle cząsteczek CO2 na milion cząsteczek powietrza, a 500 tysięcy lat temu to tyle. Okej. Okay. No to jest ostatnich 300 lat. Tu jest około 270 coś i wiele się nie dzieje. Tutaj James Watt wymyśla maszynę parową i rusza rewolucja przemysłowa. Wydobywamy i spalamy coraz więcej węgla, później ropy, gazu i stężenie CO2 w atmosferze zaczyna rosnąć. Do poziomu 410 z grubsza obecnie. Cofnijmy się dalej w przeszłość. Tu widzicie cały holocen. Ostatnie 10 tysięcy lat, no prawie cały. Koło 270, wiele się nie dzieje i nagle ostatnie stulecie. Zresztą mówiłem, tak, wiemy, że to jest nasz dwutlenek węgla, on jest znaczony izotopowo. Na wiele sposobów możemy powiedzieć, że to jest dwutlenek węgla emitowany przez nas ze spalania paliw kopalnych. No i troszkę z wylesiania. Cofnijmy się jeszcze dalej w przeszłość. Tu widzicie już cykl epok lodowych. Nie wnikając w szczegóły, co, jak i dlaczego się działo, chociaż to fajna historia, ale nie na dzisiaj, to stężenie CO2 w atmosferze w jakim zakresie się wahało? Od ilu do ilu cząsteczek na milion? 150-300. No 170 do... No do 300, ok. 170 do 300. Teraz mamy 410. Ok, słuchajcie, ale wspomniałem, że są małe organizacje, pojedynczy naukowcy, którzy uważają inaczej. Nawet kolega podał przykład. Zresztą ten przykład często pada, więc pozwalam sobie go wykorzystywać w mojej prezentacji. Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Oni granie twierdzą, że to jest lipa, pic na wodę, fotomontaż i tak dalej. Tutaj ściągnąłem to stanowisko. Zresztą bardzo łatwo je w internecie znaleźć. Zajmuje dzisiaj z Googlem 15 sekund znalezienie tego stanowiska. Przyjadę do punktu 6. To ma dwie strony to stanowisko. Zaznaczyłem pewien krótki fragment. Zechcesz przeczytać głośno? W ciągu ostatnich 400 tysięcy lat jeszcze bez udziału człowieka zawartość CO2 w powietrzu, jak tego dowodzą rdzenie lodowe z Antarktydy, już czterokrotnie była podobna, a nawet wyższa od wartości obecnej. Dziękuję. Jakie jest obecne stężenie CO2 w atmosferze? Kto pamięta? 410 cząsteczek na milion, particles per million, ppm. 410. Jak się wahało na podstawie rdzeń lodowych z Antarktydy z ostatnich setek tysięcy lat od ilu do ilu? Co można powiedzieć o wartości merytorycznej tego, co tu jest napisane? Jaka ona jest? Ale skąd się to wzięło? A zaraz tego przejdziemy. Pytanie było, jaka jest wartość merytoryczna tego, co tu jest napisane? Zerowa? Nie, ona nie jest zerowa. Ona jest ujemna. Dokładnie, to jest antywiedza. I nie pomaga zresztą stanowisko sprzed 10 lat, bo wtedy było 380 parę, tak? To i tak się wtedy nie zgadzało. Słuchajcie, więc o co chodzi? Już częściowo wam odpowiedziałem na to pytanie. Po pierwsze, to nie jest duża organizacja naukowa, tylko kilkunastu starszych panów, którzy nie prowadzą badań klimatu i nie publikują w tym temacie. Więc mają prawo się nie znać. I to jest pierwsza odpowiedź. Mają prawo się nie znać, bo nie są specjalistami. Drugie stwierdzenie jest takie, to czemu oni podpierają się autorytetem Polskiej Akademii Nauk, prawda? Wystosowując oficjalne stanowisko i je rozgłaszając. Jest jeszcze kolejna możliwość, że generalnie ci goście to są geolodzy i żyją z wydobycia kopalin. I może im się polityka ograniczania wydobycia i spalania paliw kopalnych nie podoba tak zawodowo i prywatnie. Albo są jeszcze jakieś inne względy. Nie będę odpowiadał na to pytanie teraz, to jest jakby sobie zastąpcie sami. Co więcej, w zasadzie każde zdanie tego dwustronicowego stanowiska ma podobną wartość merytoryczną. Teraz nie będę tego wyjaśniał. Na stronie Nauka o klimacie opublikowaliśmy dwa artykuły wyjaśniające, bądźmy mili, błędy merytoryczne w tym stanowisku. Chcieliśmy to robić w jednym artykule, ale było tyle tego tekstu, że nam się w CMS-ie nie zmieściło. Żeby wypunktować wszystkie błędy merytoryczne, po prostu nam tyle znaków nie przyjęła strona internetowa. Wtedy poznaliśmy, że ona ma pewne ograniczenia i nie może nam za dużo tekstów kopiować jednak. Słuchajcie, to po czym poznać, czy to jest, znaczy po czym poznać dobrą wiedzę od złej wiedzy, skoro nie można ufać logu Polskiej Akademii Nauk? Generalnie można. Komitet Geofizyki wystosował stanowisko zdecydowanie odmienne od tego. Także Zgromadzenie Ogólne PAN przyjęło stanowisko mówiące to, co wszystkie duże organizacje mówią, tak, że ociepla się nasza robota, CO2, paliwa kopalne będą problemy. Generalnie najlepiej brać wiedzę z dużych organizacji naukowych, które nie mogą sobie pozwolić na wtopy. A by the way, tutaj nie ma żadnych źródeł oczywiście w tym, jakby ktoś się pytał. Tutaj jest po prostu, to są dwie strony tekstu, gdzie jakby nie wiadomo skąd on został sobie wzięty. No dobra, słuchajcie.
Ale to nie jest tak, że to jest najwyższe stężenie dwutlenku węgla w historii Ziemi. Ono jest największe od długiego czasu. Tu widzicie, że największe od 800 tysięcy lat. Generalnie są to najwyższe stężenia dwutlenku węgla, jakie mamy od kilku milionów lat, a pewnie od kilkunastu milionów lat raczej. Słuchajcie, to robi wrażenie. W ostatnim stuleciu stężenie CO2 w atmosferze wzrosło do poziomu bezprecedensowego od wielu milionów lat. Nie tylko dwutlenku węgla, także metanu, podtlenku azotu i gazów przemysłowych, których wcześniej w atmosferze w ogóle nie było, oczywiście też. No i co z tego? No wzrosło sobie tam trochę więcej gazów. Ale co to jest, tak? Tam 400 cząsteczek na milion, tak? Czy tak dużo? Okej, słuchajcie. To może żebyśmy zrozumieli, jak to działa. Zmieniamy branżę na budowlankę. Macie zimowy dzień. 0 stopni na dworze. No i nieocieplony dom, taka goła cegła. W środku farelka o mocy kilowata. No i 10 stopni w środku. Lubicie jakieś 10 stopni w waszym pokoju? Tak średnio. Tak średnio, nie? Siedzicie w swetrze, trzęsiecie się i klniecie, że zimno. I chcielibyście, żeby było cieplej, nie? Słuchajcie, ale w ogóle jak to jest, że tu jest stała temperatura? Temperatura jest miarą energii termicznej. A my przecież dostarczamy energię termiczną w tempie kilowata. No to jakim cudem ilość energii termicznej w środku może być stała, skoro my wsadzamy tę energię w tempie kilowata, tą naszą farelką? Dlaczego ilość energii termicznej w środku ma być stała? Powiedzcie mi, bo co? My tylko dostarczamy energię do tego budynku, czy też energia? No ucieka. A jak ilość energii w środku jest stała i dostarczamy kilowat, to ile ucieka? Kto zgadnie? No brawo, z definicji. Wiecie, spojrzeli na ten domek przez kamerę termowizyjną, zobaczylibyście z grubsza taki obrazek, że ten dom po prostu świeci w dalekiej podczerwieni, tak, kamerą termowizyjną. Okej. Okay. Słuchajcie, nie lubimy jakieś 10 stopni i chcemy, żeby było cieplej. I mamy takie dwa sposoby na to, żeby było cieplej w naszym domu. Pierwszy jest szybki, zazwyczaj najprostszy i stosowany powszechnie. Co robimy? Ubieramy się. Od tego w domu nie robi się cieplej. To jest takie szybkie i często od razu do zrobienia, tak? Z reguły podkręcamy grzejnik, dokładnie. Tam stawiamy drugą farelkę, tak? I co, robi się cieplej? Robi się. Jest fajnie? Jest fajnie. Do momentu, kiedy rachunek nie przychodzi, nie? Bo tam jest dwa razy wyższy, nie? Już nam się robi mniej śmiesznie. Dobra, jest też druga opcja, którą już ktoś wspomniał, można ocieplić. Wybierzemy tą drugą opcję. Jest trochę bardziej długotrwała i upierdliwa, ale zamówimy wersję premium. Wiecie, jak jest budowa, tam łażą jacyś goście, kują coś, wiercą, pyli się, w ogóle zamieszanie straszne. Zamawiamy magika, który machnie różdżką czarnoksięską i nam w sekundę dom obłoży styropianem. No wersja premium, ale warto. Dobra. Przychodzi magik, macha różdżką, bach, mamy dom ocieplony. Słuchajcie, czy przez grubszą izolację nadal będzie kilowat uciekać? No nie, no mniej. No powiedzmy, że pół. I co się dzieje? Dostarczamy kilowat, ucieka pół, no czyli nam się zaczyna gromadzić energia termiczna w budynku. W tempie pół kilowata w tym przypadku. Rośnie nam energia termiczna, czyli temperatura nam wzrasta. Super, o to chodziło, ale ta, i tak rośnie nam o 100, 50, 100, 500, 1000, aż wszystko się roztopi. Dokładnie, im cieplej w środku, tym więcej energii nam ucieka, tym większa różnica temperatur. Więc aż się zbilansuje, tak jak mówi kolega. Generalnie, jakbyście spojrzeli na dom, tu macie takie bardzo fajne zdjęcie, gdzie jest jeden budynek, gdzie część jest ocieplona, a część nie. Zwróćcie uwagę, ta część nieocieplona, taka sama temperatura jest w środku, 20 stopni pewnie z grubsza, świeci na czerwono, a tutaj tak nie świeci, ma dużo mniejszą temperaturę jasnościową, prawda? Dokładnie. Tak jak powiedziałeś, wzrośnie i znowu się robi równowaga. Tylko przy wyższej temperaturze w środku zdejmujemy te swetry i jest fajnie. Dobra, czemu o tym mówię? A rachunek jest ten sam oczywiście. Bo nasz dom Ziemia i system klimatyczny działają praktycznie tak samo. To jest nasz dom Ziemia, a to jest nasz grzejnik. Słońce dostarcza energię do ziemskiego systemu klimatycznego, to nie jest żadne odkrycie. Światło leci przez kosmos. 30% Ziemia odbija. To nas nie interesuje. 70% energii padającej Ziemia pochłania z grubsza. No i w stabilnym stanie klimatycznym, no Ziemia wypromieniowuje energię oczywiście. Ile wypromieniowuje w stosunku do tego, co pochłania w stabilnym stanie klimatycznym? No tyle samo. Tak? Ile wlata, tyle wlata i klimat jest stabilny. Super. Teraz tak, Słońce świeci głównie w świetle widzialnym. Trochę w nadfiolecie, trochę w bliskiej podczerwieni. No jest bardzo rozgrzane, tak? 5500 stopni Kelwina temperatura powierzchni z grubsza. Ziemia jest dużo chłodniejsza. Wy macie temperaturę 30 paru stopni, tak otoczenie tam 20 paru, na dworze tam jest kilka stopni. Ciała o tak niskiej temperaturze świecą w dalekiej podczerwieni. No,
dużo niższej energii. To już to widzimy tak na zdjęciu termowizyjnym na przykład. Słuchajcie, teraz co się stanie, jak my wprowadzimy do atmosfery gazy, które pochłaniają to promieniowanie, te długości fal, a te kompletnie ignorują. Jak szyba. Szyba przepuszcza światło widzialne, widać co jest na zewnątrz, za to podczerwienie nie przepuszcza, jest dla niej taka matowa. I do atmosfery wprowadzamy takie gazy, które pochłaniają to promieniowanie. Pamiętacie, co się stało w naszym domu, kiedy utrudniliśmy ucieczkę ciepła z naszego budynku? Co zaczęło się dziać? Pojawiła się nierównowaga energetyczna. Więcej mniej energii było wypromieniowane, niż Ziemia pochłaniała. Czyli zaczęła się nagrzewać. Teraz co się stanie, kiedy my utrudnimy ucieczkę tego promieniowania emitowanego przez Ziemię długofalowego? Dokładnie to samo się stało w budynku, który ociepliliśmy. Utrudniliśmy ucieczkę ciepła. Więc robi się nierównowaga energetyczna. Ziemia promieniowuje mniej niż pochłania. Czyli obserwujemy, co? No, wzrost energii w ziemskim systemie klimatycznym. Nagrzewanie się naszego domu Ziemi. W sumie to jest bardzo prosta fizyka. Słuchajcie, teraz wielokrotnie słyszałem na różnych dyskusjach internetowych i tak dalej, że nie ma dowodów na to, że emitowany przez nas dwutlenek węgla powoduje ocieplenie klimatu, czy tam inne gazy cieplarniane. Okej. Tak słyszałem, pewnie też słyszeliście. Na orbicie mamy satelity, które patrzą na Ziemię i mierzą emitowane z naszej planety promieniowanie. I tu masz na przykład taki... Pamiętacie, co się stało w naszym budynku, kiedy obłożyliśmy go styropianem, on jeszcze się nie nagrzał? Spadła jasność tego budynku, tak? On nie świecił już tak na czerwono, tylko taki był niebieski w kamerze termowizyjnej. To samo widzimy z naszą planetą. My obłożyliśmy ją tą izolacją gazów cieplarnianych, i widzimy spadek temperatury jasnościowej naszej planety. Tu widzicie, jak zmieniła się ta właśnie temperatura emisji naszej planety w jakimś tam okresie, kiedy wzrosło stężenie gazów cieplarnianych. I gdzie Ziemia emituje mniej energii, na jakich długościach fal? Ale na tych, gdzie pochłaniają je emitowane przez nas gazy cieplarniane. Czyli my widzimy eksplicite, że Ziemia promieniowuje mniej energii na tych długościach fal, gdzie pochłaniają gazy cieplarniane, które wsadziliśmy do atmosfery. Można sumować, ile tej energii mniej z Ziemi ucieka i w związku z tym, jaka jest nierównowaga energetyczna naszej planety. I to się całkiem ładnie zgadza, jak zaraz zobaczycie z tym, co obserwujemy. Więc jak ktoś mówi, że nie ma badań, które potwierdzałyby, że, a to jest tylko jeden z wielu przykładów, to świadczy tylko o jednym. On nie zna badań. Kropka. Bo my to obserwujemy. Ziemia nagrzewa się, bo ucieka z niej mniej energii tam, gdzie dorzuciliśmy gazów cieplarnianych w atmosferze. To jest naprawdę elementarne w Watsonie. Okej, słuchajcie, czyli widzimy, że jest że bilans energetyczny planety jest zachwiany i Ziemia pozbywa się mniejszej ilości energii niż pochłania. Czyli powinniśmy obserwować co? Nagrzewanie się naszej planety. No właśnie, jak sądzicie, gdzie ta nadwyżka energii miałaby trafiać w naszej planecie? Gdzie się miałaby kumulować? Mamy atmosferę, która się może nagrzewać. Mamy lądy, które się mogą nagrzewać, oceany, które się mogą nagrzewać, lądolody mogą topnieć. I jak sądzicie, gdzie najłatwiej, najwięcej tej energii może się podziać? W atmosferze, oceanach, lądach, lądolodach? Gdzie? Lądolodach. Nie? A co ma największą pojemność termiczną i łatwo to ciepło sobie wmiksowuje? No oceany. No. Znaczy to jest tak, i atmosfera się nagrzewa, i lądolody, i lądy też się nagrzewają, ale to jest izolator. Więc te wszystkie odpowiedzi są poprawne, tylko oceany nagrzewają się najbardziej. Mają olbrzymią pojemność termiczną, zajmują 70% powierzchni Ziemi i łatwo odprowadzają te ciepło w głąb. Więc bardzo łatwo tę energię pochłaniają. I ciepło właściwie wody jest duże, więc jakby oceany mogą dużo tego ciepła przyjąć. Słuchajcie, wyobraźcie, że dostajecie zadanie, że macie to zmierzyć. Dostajecie pieniądze, dostajecie ludzi i macie zmierzyć, jak nagrzewają się oceany. Jaki byście eksperyment zaproponowali? Może proście. Macie zmierzyć, jak się no nie wiem, zmienia temperatura wody w wannie. Jak byście to zrobili? Jakiego przyrządu pomiarowego byście użyli? No termometru, no fantastycznie. W oceana wystarczy jeden termometr? Trochę za mało, nie? No jeszcze są głębokie, prawda? To co można zrobić, żeby tak lepiej to zmierzyć? No brawo, na wpitalasz tam termometrów, co nie miara i naukowcy też wpadli na twój pomysł. To może dobry pomysł, że na wpitalasz tam tych termometrów.
Mniej więcej takich, to jest sieć pomiarowa Argo, które sobie jeszcze nurkują na głębokość tam 2-4 km, mierzą po drodze temperaturę, a jak się wynurzą, to nadają satelity, co zmierzyły. Więc wiem, jak się zmienia temperatura oceanów w różnych miejscach, na różnych głębokościach, dzień po dniu, rok po roku. A temperaturę wody bardzo łatwo przeliczyć na energię termiczną, tam przez ciepło właściwe, jak ktoś tam coś na fizyce nie przespał. Naukowcy nie przespali, więc wiedzą, jak to przeliczyć. No dobra, no to mają termometry, mierzą i co zmierzyli? Ano zmierzyli, że oceany się nagrzewają. Tu macie, jak się na różnych głębokościach oceany nagrzewają. No rzeczywiście, nagrzewają się, rośnie to niebieskie. Tylko tak, co wam mówi 10 do 22 dżula? Komuś coś mówi 10 do 22 dżula, taka jednostka? No pewnie nie za bardzo. Nie jestem fizykiem, też mi tak nie za dużo mówi. No to jest dużo. No oceany są duże. Więc przejdźmy to na grzałki. Na takie grzałki, no jak duże oceany, no to grzałka duża. Naszą grzałką będzie bomba atomowa klasy Hiroshima. Jak często trzeba taką bombę detonować, żeby jej energia nagrzewała oceany w takim tempie, w jakim to mierzymy? Co ile trzeba taką bombę zdetonować, żeby oceany tak się nagrzewały, jak to obserwujemy? Co jaki czas? Co 10 lat. Okej. Kto da więcej albo mniej? Czy jedna bomba wszystkie oceany? Nie, no to wiem, jaka jest energia bomby atomowej, tak? Więc jakby wiesz, jak tam nagrzewają się oceany, więc jak często trzeba taką bombę detonować? Co ile czasu, żeby one się nagrzewały tak, jak się nagrzewają? Tak. Czyli detonujesz bombę co jakiś czas, tak? I one się tak nagrzewają. Co miesiąc. A koleżanka została wyśmiana. To wam pokażę, bo koleżanka była najbliżej, ale jeszcze nie doszacowała. W takim tempie. 4 na sekundę. Tak, nie śmiejcie się z koleżanki, była... Pomyliła się tylko rząd wielkości. 4 na sekundę. 500 000 bomb atomowych dziennie. My mierzymy, że od lat oceany nagrzewają się w tym tempie. Co więcej, widzicie tutaj tą żółtą linię, taką coś? Pamiętacie z poprzedniego slajdu o nierównowadze energetycznej planety, że mniej energii ucieka z Ziemi niż do niej dociera? Ta żółta linia to jest właśnie nierównowaga energetyczna planety z zupełnie innych pomiarów. Więc my widzimy, że i to jest 93% tej nierównowagi radiacyjnej, czyli tyle, ile trafia do oceanów tej energii, tak, procentowo. Że my widzimy, że ta nierównowaga radiacyjna planety związana z tym, że gazy cieplarniane nie wypuszczają z niej promieniowania, powoduje nagrzewanie się ziemskiego systemu klimatycznego. Jedno pasuje do drugiego, no całkiem nieźle. Oczywiście z pewnymi, jak każdy pomiar, ma to swoją dokładność. Na przykład te szare linie przerwane, które widzicie, to jest niepewność tego, co to jakby tego niebieskiego pola. Ile energii pochłania oceany. Teraz mierzymy to dosyć dokładnie, ale na przykład kiedyś mierzyliśmy dużo mniej dokładnie, widzicie, to jakby było mniej precyzyjne, tak? W każdym pomiarze są pewne niepewności, ale w zakresie niepewności to jakby całkiem nieźle nam to wszystko pasuje. Zresztą nie tylko to. Okej, słuchajcie, ale my nie mieszkamy w oceanach. One się nagrzewają, ale jakby my mieszkamy na lądach. Oceany nagrzewają się wolniej niż lądy, to mają większą bezładność termiczną. Lądy reagują szybciej. Tu macie zmiany średniej temperatury powierzchni Ziemi. Od połowy XIX wieku do chwili obecnej. Względem jakiegoś poziomu odniesienia z końca XX wieku, upraszczając, tak, z tych lat. To jest jakby nasz punkt odniesienia. Wcześniej było chłodniej, teraz robi się cieplej. Z grubsza ociepliło się od XIX wieku o jakieś, no, trochę ponad 105 Celsjusza. Tu macie różne serie pomiarowe w ogóle. Macie 4 serie takie powierzchniowe, 2 serie te niebieskie satelitarne. Czemu pokazałem tyle krzywych, a nie jedną? Z tego przejdziemy. Ciekawa jest ta seria ciemnozielona, BEST, Berkeley Earth Surface Temperature, bo to jest seria sceptyków klimatycznych. Był taki fizyk, Richard Miller się nazywa, który stwierdził, że on nie wierzy tym gościom z NASA, NOAA, którzy robią te wszystkie pomiary. Że oni coś albo ściemniają, albo się nie znają, albo fałszują te termometry, bo coś tam, albo nie uwzględniają miejskiej wyspy ciepła, że teraz te termometry to są w miastach, a kiedyś to były na przedmieściach, więc się nagrzało. Granie coś tam i nie wychodzi i według niego się wcale tak nie ociepla, jak ci wszyscy inni twierdzą. I tak narzekał głośno i szeroko i publicznie, aż go usłyszeli tacy magnaci naftowi bracia Koch. I stwierdzili, no to jest człowiek, którego potrzebujemy. I dali mu kasę na badania, żeby przeliczył i sprawdził, jak jest naprawdę. No i go rzeczywiście zebrał zespół, opracowali nowe, innowacyjne metody statystyczne, których inni nie stosowali, tak zupełnie niezależnie to wszystko przebadali, przeliczyli i wyszło im... Co? To samo. I wtedy jego mocodawcy przestali go lubić. Wiecie, bo Miller był sceptykiem. Sceptyk to jest ktoś, kto
nie dowierza, jak coś mu nie pasuje, dopóki nie sprawdzi faktów. Sceptyk najpierw musi rozkminić fakty, żeby sobie wyrobić opinię. Są też negacjoniści. To są osoby, które najpierw mają opinię, a sobie tak filtrują później fakty, że pasowały im pod z góry przyjętą tezę. Na przykład bracia Koch, tak, ci magnaci naftowi. Ponieważ ta ochrona klimatu granie bardzo im bruździ w biznesie, więc oni sobie nie życzą, żeby była zmiana klimatu, więc oni mają najpierw tezę, że nie ma zmiany klimatu, a później jakby szukają gości, którzy im pomogą to wykazywać. Tak? Zwróćcie uwagę, to jest absolutnie odwrotne podejście. Sceptyk najpierw rozkminia temat, a później wyrabia opinię. Negacjonista najpierw ma opinię, a później sobie filtruje fakty pod z góry przyjętą tezę. No, Miller był sceptykiem. Dobra, słuchajcie, ale to jest średnia globalna. Wspomniałem, że oceany nagrzewają się wolniej niż lądy, no bo oceany mają wielką bezwładność termiczną. Zobaczmy, jak wyglądają zmiany temperatury w naszym rejonie Europy. Tu macie zmiany temperatury średniej rocznej w kilku miastach naszego rejonu Europy. Od Budapesztu, najbardziej na południe, najcieplej, średnia roczna temperatura tutaj w XVIII wieku 10 stopni. Później Wrocław, trochę chłodniej, Warszawa jeszcze chłodniej, Petersburg jeszcze chłodniej, już kilkaset kilometrów od koła pobiegunowego. I tutaj coś wiele się nie dzieje, tak fluktuują te temperatury, trochę zmiany pogody, trochę oscylacje prądów oceanicznych, no coś tam się dzieje, ale nie za dużo. I teraz spójrzcie ostatnich kilkadziesiąt lat, co się dzieje. Wszystkie temperatury wędrują w górę. Zobaczcie, teraz w Warszawie mamy takie średnioroczne temperatury, jakie były w Budapeszcie w XIX wieku. To znaczy, że z grubsza, że Mazowsze ma klimat niziny węgierskiej XIX wieku. Ci z Państwa, którzy mają parę lat, ja już mam parę lat, i pomyślą, jak zmienił nam się klimat, to po prostu to widzą. Już nie trzeba robić jakichś skomplikowanych badań, metod statystycznych używać, tam sięgnąć pamięcią wstecz, że pomyślcie, jakie były zimy. Za moich czasów to w listopadzie wylewało się szlauchem lodowisko i jeździło się na nim do lutego, jak nie do marca. A jak spadł śnieg, to on sobie leżał całą zimę w zasadzie i się kumulował. No a później jak ten śnieg kumulując się całą zimę stopniał na wiosnę, to co roku na wiosnę rzekami szła wielka fala powodziowa. Na tych rzekach była gruba kra. Ta fala powodziowa niosła tą grubą krę. I co roku w telewizji można było zobaczyć, jak saperzy dynamitem wysadzają tą krę, żeby mostów nie zrywało. A czasem zrywało. A czasem zrywało. Teraz? Już zapomnieliście. Nowe pokolenie w ogóle nie zna takich obrazków. A kiedyś były co roku, były normą. Teraz niech sobie poleży parę dni, no paręnaście. I stopi, co tam napadało. I spłynie. Później znowu coś może napada, już nie ma tej fali powodziowej. Na rzekach nie ma grubej kry. Latem? Też zupełnie inaczej. Teraz grubsza mamy trzykrotnie więcej dni upalnych powyżej 30 stopni latem niż było w czasach mojej młodości. Jutro na Nauce o klimacie publikujemy artykuł na ten temat, więc polecam, możecie sobie przeczytać. Słuchajcie, naprawdę widać, że ten klimat się ociepla i to jest całkiem wyraźne. No dobra, słuchajcie, ale czy tak źle? Czy taka wielka zmiana klimatu? Bo wiecie, klimat zmieniał się zawsze. Wspomniałem, że 20 tysięcy lat temu w maksymie pokilodowej mój Gdańsk był pod grubym lądolodem. To była naturalna zmiana klimatu, to była inna planeta, nie? Bo gdzie indziej były strefy klimatyczne, gdzie indziej były pustynie, gdzie indziej linia brzegowa. No był wielki lądolód. Jak on stopniał i ta woda spłynęła do morza, to poziom morza wzrósł, wiecie, o ile metrów? Jakieś 120. Przez 10 tysięcy lat klimat Ziemi się ocieplał. Tym sterowały naturalne zmiany orbity Ziemi. Nie wnikam w szczegóły, co jak i dlaczego. Średnia temperatura globalna wzrosła o 4 stopnie w ciągu 10 tysięcy lat. 4 stopnie to jest różnica między klimatem Ziemi, epoki lodowej i znanym nam światem. Te 4 stopnie to jest naprawdę sporo. Później klimat się ustabilizował. Ostatnie 11 tysięcy lat to jest okres stabilnego klimatu, okres rozkwitu naszej cywilizacji. Przez stabilny klimat nam się bardzo podobał. No nie przesuwały nam się strefy klimatyczne, pustynie, linia brzegowa. Jak zbudowaliśmy taki Gdańsk jako miasto portowe, no to on cały czas był nad morzem, a nie raz był 20 km od morza, a raz 20 metrów pod wodą. Tak, to było trochę upierdliwe mieć takie miasto portowe. Ale stabilny klimat był super. Zmiany orbity Ziemi działały dalej. Przez jakieś 7 tysięcy lat ostatnio ochłodziło się jakieś 0,7 stopnia. I nagle ostatnie stulecie, bach, skok temperatury w górę, chociaż zmiany orbity Ziemi dalej działają w kierunku ochłodzenia. Słuchajcie, ten skok jest tak duży, że ostatnia dekada była prawdopodobnie najcieplejszą w całym holocenie. To oznacza, że była najcieplejsza od poprzedniego interglacjału 120 parę tysięcy lat temu, który był ułamek stopnia cieplejszy od holocenu. Robi wrażenie? Słuchajcie, mamy najwięcej gazów cieplarnianych w atmosferze od wielu milionów lat. I mamy najwyższe temperatury od ponad 100 tysięcy lat. Tak nawiasem mówiąc, temperatury jeszcze nie nadążają za tym stężeniem gazów cieplarnianych.
trochę tak, jakbyście mieli piekarnik. Jak przekręcicie potencjometr w piekarniku na 200 stopni, to macie od razu 200 stopni w środku? No nie, on się będzie nagrzewał. A jak macie tam bryłę lodu, to on od razu topnieje, jak tam się zrobi 200 stopni, czy będzie ileś tam godzin topnieć? Czy jak wiecie, macie indyka, tak, zanim on się w środku tam upiecze, tak, to wiele godzin mija. Także Ziemia dopiero zaczyna reagować na to zaburzenie, które spowodowaliśmy. Ale w końcu takie duże zaburzenie, jak mówicie. To jest stopień Celsjusza z grubsza. Ale bywało cieplej na Ziemi. Dla dinozaurów 6-8 stopni cieplej. Bywały okresy w historii Ziemi, nawet kiedy jeszcze trochę cieplej było, jak w ocenie. I wszystko było w porządku, życie miało się dobrze, więc w sumie czy jest jakiś problem. To są dotychczasowe emisje CO2. No już z grubsza widzieliście, przynajmniej wam pokazałem trochę innym obrazku. No to są dane historyczne. A co dalej? A dalej nie wiem. Czy będą rosnąć, czy maleć? Nikt tego nie wie. Ja nie wiem, wy nie wiecie i naukowcy też nie wiedzą. Więc naukowcy myślą tak scenariuszami. Jeden scenariusz emisji, drugi scenariusz emisji i jak zmiana klimatu będzie wyglądać w pierwszym czy drugim scenariuszu. Tu macie dwa scenariusze. Jeden, czerwony, to granie spalałem paliwa kopalne więcej, więcej, coraz więcej. To jakby wszyscy na świecie żyją tak jak my. Czyli jeżdżą samochodami, latają samolotami, kupują klimę, kupują te gadżety, tak i tak dalej. W Chinach, Indiach, Afryce i gdzieś tam jeszcze. Granie zużycie paliw kopalnych rośnie tam za 3 razy. W drugim scenariuszu niebieskim szybko ścinamy emisję do zera, nawet poniżej zera, cokolwiek to miałoby znaczyć. Tak wyglądają nasze scenariusze emisji. No tam się kończą w końcu paliwa kopalne, takie emisje spadają. Czyli mamy jeden scenariusz emisji, drugi scenariusz emisji. I co na to zmiana klimatu? Na takie czy inne emisje naszego dwutlenku węgla. A do końca nie wiemy. Te linie są rozmyte. W czerwonym scenariuszu jakieś plus 4,5 stopnie średnio nam wychodzi. Może się mylimy, może tylko 3,5, a może 6. Bo do końca nie wiem, jak zjawiają sprzężenia zwrotne systemu klimatycznego, jak się chmury zachowają, jak zachowa się cykl węglowy. Tam różne detale są, których do końca nie wiemy, co będzie. Dlatego ta linia jest rozmyta od 3,5 do 6. Ta niebieska, gdzie ścinamy emisję szybko do zera i poniżej zera, do końca stulecia mamy 1,5-2 stopnie Celsjusza. Słuchajcie, w czym jest największa niepewność? W tym, jak zareaguje ziemski system klimatyczny? Czy w tym, czy pójdziemy czerwoną, czy niebieską linią? No w tym, co zrobi ludzkość, prawda? To nawet jak klimat będzie nam niczył, jak tylko jest jakby wyobrażalne naukowo, to i tam będzie sporo większa zmiana klimatu niż tu, kiedy zetniemy szybko emisję, a klimat okazałby się najbardziej czuły, jak nam się wydaje, że może być czuły. Ale słuchajcie, dobra, 4,5 stopnia do końca stulecia. Może 3,5, może 6. My tak mówimy często, do końca stulecia. Wiecie, niektórzy z was mogą sobie żyć jeszcze w 2100 roku. Czy prawa fizyki zapiją na balandze Sylwestro i w 2100 roku, nie wracając już do roboty? No nie, no będą działać dalej. Tak? 2100 rok to jest tylko taka jakaś cezurka czasowa. Prawa fizyki będą działać dalej. W tym niebieskim scenariuszu, pomimo całego wyciągania CO2 z atmosfery, to mamy stopień 1,5 więcej. To są z grubsza warunki interglacja Łemskiego 120 tysięcy lat temu, gdzie poziom morza był na przykład wyższy 6 do 9 metrów. Tutaj jakieś plus 8 stopni. A może się mylimy, może 6, może się mylimy w drugą stronę i kilkanaście stopni. Nowsze badania sugerują, że raczej więcej niż mniej, że to raczej będzie 10, jak nie więcej, ale nie bądźmy drobiazgowi. Dobra, słuchajcie, ten obrazek już znacie. Nanieśmy na niego w skali temperaturowej i czasowej tą czerwoną linię, co będzie z klimatem, jak spalimy wszystkie tam zasoby węgla, ropy, gazu, jakie tam mamy potencjalnie do spalenia. To będzie z grubsza coś takiego. Może się mylimy, będzie trochę lepiej. A może w drugą stronę i będzie trochę gorzej. Słuchajcie, to powinno dać do myślenia. To jest różnica klimatu między światem epoki lodowej i znanym nam światem holocenu. 4 stopnie, 10 tysięcy lat, a infrastrukturę przenosiło się łatwo. Infrastruktura rósł w poziom morza, to stawialiśmy szałas 5 km dalej i było po temacie. Tutaj mówimy o 2-3-krotnie większej zmianie w ciągu 2-3 stuleci, a infrastrukturę przenosi się trochę trudniej, taki Gdańsk na przykład. Wiecie? Czy ktoś z was wie, kiedy miał miejsce ostatnie znane nauce wzrost średniej globalnej temperatury rzędu 8-10 stopni w ciągu 2-3 stuleci? Ciszę słyszę. I bardzo dobrze, bo nauka nie zna takiego przypadku. Zrobilibyśmy coś bez precedensu w geologicznej historii Ziemi. Wiecie, nawet nie chodzi o to, że świat, nie wiem, cieplejszy o kilka stopni byłby gorszym światem. Albo świat chłodniejszy o kilka stopni byłby gorszym światem. Osiedlilibyśmy się zupełnie gdzie indziej, gdybyśmy zostali taką planetę. Na przykład nie mieszkalibyśmy w Gdańsku, tak, bo tam był ląd. Mieszkalibyśmy pewnie raczej w tropikach. Tutaj, gdybyśmy zostali taką planetę,
no to pewnie nie mieszkalibyśmy w tropikach, bo za ciepło, mieszkalibyśmy bliżej biegunów, tak? I to wszystko byłoby okej. Wiecie, problem nie jest taka czy inna temperatura. Problem są zmiany, w szczególności bardzo szybkie zmiany. Żeby sobie wyobrazić skalę tych zmian, no dużo można mówić o konsekwencjach, no ale podam wam jeden przykład. Dotknęliście kiedyś 100-watowej żarówki żarowej, takiej starej? Jak było? Ciepło było. No, ciepło było. 100 watów. Wy jak tu siedzicie, wydzielacie z siebie takie ciepło. Około 100 watów. Tak to wasz organizm pracuje, jakieś tam serce bije, tak, mózgi pracują, daj Boże. Tak. Procesy trawienne może przebiegają po obiedzie. 100 watów mniej więcej to jest takie wasze ciepło wewnętrzne. To jest ciepło żarówki 100-watowej. To jest dużo energii. Wy nie jesteście tak rozgrzani jak żarówka, macie dużo większą powierzchnię od żarówki. Temperatura waszej skóry to jest jakieś 35 stopni Celsjusza. Musicie to ciepło odprowadzić, żeby nie dostać udaru termicznego. I generalnie nie ma z tym problemu, bo otoczenie jest chłodniejsze od was. Więc trzeba ubrania zakładać, żeby się nie wychodzić za bardzo. Słuchajcie, nawet jak jest temperatura wyższa od 35 stopni, to też możecie się wychłodzić. Za pomocą jakiego mechanizmu? Pocenia się, dokładnie. Parująca woda odbiera ciepło z waszej skóry w ciepło przejścia fazowego. Ciepło przemiany fazowej. I się wychładzacie, pocąc się. Super. A jak była 100% wilgotność, to możesz odparować tą wodę i się spocić w ten sposób, odprowadzić ciepło? No nie. Granie możliwość wychłodzenia organizmu jest funkcją temperatury i wilgotności. To jest tak zwana temperatura mokrego termometru, którą pokazałby owinięty wilgotną gazą termometr. To jest niższa temperatura niż pokazał taki termometr nieowinięty tą gazą. Czemu o tym mówię? Granie tu macie pokazane, jakie są fale upałów przeliczone na temperaturę mokrego termometru. Jakie maksymalne fale upałów przychodzą na danym terenie. Takie kilkugodzinne. Słuchajcie, w naszym terenie to w ogóle nie ma problemu. Temperatury mokrego termometru nie przekraczają 20 stopni podczas fal upałów. Powyżej, znaczy 35 stopni, to jest próg, za którym w ogóle nie możemy tego ciepła odprowadzić. Przy tej temperaturze to siedzący w cieniu, zdrowy człowiek w slipkach, wachlowany, polewany wodą, po kilku godzinach straci przytomność i zejdzie na udar termiczny. Graniusz temperaturę powyżej 30 stopni uważa się, kwalifikuje się jako ekstremalnie niebezpieczną dla życia. Wtedy nie można pracować, wyjść na słońce, wtedy dostajemy dodatkową energię. Granie należy się gdzieś tam schować pod ziemią, czy ogólnie tam się nie udzielać. Słuchajcie, i generalnie na ziemi zdarzałeś fale upałów gdzieś tam sięgnące 32-33 stopni, gdzieś na pograniczu Indii, Pakistanu, nad Zatoką Perską. Ale to jest granie, ekstremalne przypadki są. I wtedy faktycznie tam potrafią umierać tysiące ludzi, ginie bydło na polach, nietoperze spadają z drzew, jak przez ostatnie fali upałów w Australii, gdzie tam 1/3 nietoperzy po prostu odeszła podczas fali upałów. Okej. Czerwony scenariusz emisji, następne stulecie mamy takie fale upałów. I jeszcze jedno stulecie. Słuchajcie, rejony ciemnoczerwone, już nie mówię o brązowych czy fioletowych, to są rejony fizycznie zabójcze dla zwierząt stałocieplnych. Dla ludzi, bydła na polach, ssaków dziko żyjących. Co się nie schowa pod ziemią, albo gdzieś w zimnej wodzie, albo z klimatyzacją, to ma przerąbane. Słuchajcie, w Afryce mamy teraz, przyjrzymy się, gdzie to jest. Afryka, Bliski Wschód, też Indie, Nizina Chińska. Duża część świata staje się generalnie mocno niesprzyjająca naszemu życiu. No nie tylko naszemu przeżyciu, tak naszej gospodarce. Takich fal upałów nie wytrzymają uprawy, rośliny uprawne. Nie wytrzyma bydło. Co się stanie tam z rolnictwem? Z utrzymaniem wielu ludzi, często biednych? Z gospodarką? No generalnie zrobi się niefajnie. W Afryce mamy teraz jakiś miliard, tam 300 milionów ludzi. Do połowy stulecia ma być 2,5 miliarda. Do końca 4-5 miliardów, mówią prognozy ONZ. Średnia prognoza, 4-5 miliardów w Afryce. Słuchajcie, co ci ludzie zrobią postawieni w obliczu takiej sytuacji? Mogą wpaść na pomysł, że migracja jest formą adaptacji. Zawsze była. Jak zmieniał się klimat, to migrowaliśmy, tak? Szliśmy tam od północy na południe, jak tam się zmieniało. Normalne. No problem w tym, że teraz mamy granice, mamy kultury. I teraz jak pomyślicie, że te miliardy ludzi znajdą się w miejscu, gdzie nie bardzo da się żyć, no to dokąd się udadzą? No pewnie gdzieś, gdzie będą lepsze warunki, nie? No i teraz pojawia się parę interesujących pytań. Co będzie? Wędrówki ludów. No pewnie będą wędrówki ludów, dokładnie.
To jest znowu normalne. Ludzie migrowali, zmieniał się klimat. Były wędrówki ludów. Dokładnie. To nie jest nic nowego. Tylko skala jest inna. Bo kiedy były te wędrówki ludów starożytności, to wędrowały miliony. I już były problemy. A teraz mogą wędrować setki milionów, miliardy. Parę lat temu mieliśmy drobny problem. Na granicach Unii Europejskiej stanęło 2-3 miliony migrantów z południa. No i zaczęły się problemy. Wiecie, bo to jednak ludzie o innym kolorze skóry, nie mówiąc naszym językiem, inna religia. Niektórzy mieli do nas mniej lub bardziej słuszne pretensje. Niektórzy chcieli się wysadzić albo wjechać ciężarówką w tłum. I poczuliśmy, że graj może niekoniecznie ich tutaj chcemy. I zaczęły się, tak powiem, różne niemiłe dyskusje na ten temat, które poniekąd trwają do dzisiaj. Nie wiem, czy wiecie, ale jakieś 30-40 lat temu pojawiły się raporty mówiące, że w wyniku robionej przez nas zmiany klimatu rejonem najszybciej wysuszającym się na świecie, najbardziej zagrożonym zmianą klimatu tak bezpośrednio, będzie rejon Morza Śródziemnego. Upraszczając, Sahara przesuwa się na północ. Mniejsze opady, wyższe temperatury, będą susze, będą migranci klimatyczni, czy oni w milionach. Tak 30-40 lat temu naukowcy już pisali na ten temat. Politycy się bardzo przejmują, jak naukowcy ostrzegają, że będą problemy za 30 lat? No nie za bardzo, no to myślę o jakim horyzoncie czasowym? 4 lata. No najbliższej kadencji, to jest. No generalnie niewiele z tym nie zrobiliśmy, nawet specjalnej adaptacji nie było. No i nie wiem, czy wiecie, ale przed wybuchem rewolucji w Syrii doszło największej w nowożytnej historii kraju suszy. Takie największe od co najmniej 900 lat, jak pokazują badania paleoklimatyczne. No i ludziom wysły studnie, padły uprawy, bo deszcz nie padał, padło bydło, nie było czym napoić, załamała się właśnie lokalna gospodarka, zostali bez środków do życia. 1,5 miliona ludzi opuściło swoje domy na wsi. Nie byli w stanie po prostu żyć. No to wymigrowali wewnętrznie do Aleppo, Homs, Damaszku, bez pieniędzy, bez kontaktów, bez kompetencji do życia w mieście pracy. To się nałożyło na jeszcze inne problemy, już nie wnikając w szczegóły, ale generalnie byli zdesperowani. Gnieździli się po kilkanaście osób w jakichś klitkach, no wyszli na ulicę domagać się pomocy od rządu. Niestety, co robi władza autorytarna, jak ludzie wychodzą na ulicę i coś tam marudzą? No strzela. Ma być porządek. Ludzie się wkurzyli. Doszło do wybuchu. No sami wiecie, co się stało w Syrii. Przelało się na Irak, państwo islamskie, do dzisiaj region się z tego nie pozbierał na dobre. A teraz wyobraźcie sobie, że na granicach Unii staje nie 2-3 miliony migrantów, tylko miliard, 2-3 miliony, a może 2-3 miliardy. Prognozy mówią, że do 2050 roku, za jakieś 30 lat, tych migrantów będzie, różne są prognozy, od 100 kilkudziesięciu do miliarda. Mówią taka liczba migrantów na świecie klimatycznym. No spora część wewnętrznych oczywiście, ale spora też poza granicę. A później to już liczymy w dużych setkach milionów, jak nie miliarda. I stają miliard, 2-3 miliardy stają na granicach Unii Europejskiej. I mówią, wiecie, my w tej Afryce praktycznie nie spalaliśmy paliw kopalnych. To wyście zmienili klimat tak, że my nie możemy mieszkać tam, gdzie nasi przodkowie. Byście nam pomóc, zadośćuczynić. I co wtedy zrobicie wy jako decydenci? Może już co młodsi z was wtedy będą na świecie. Wpuścicie ich wszystkich, opcja pierwsza. Opcja druga, nie wpuścicie nikogo. Opcja trzecia, wpuścicie wybranych. Co byście zrobili? Jakbyście chcieli wpuścić wszystkich, czy wam na to pozwolą wasi wyborcy? To będą ludzie, którzy będą mieli inny kolor skóry. Oni nie będą biali. Nie będą chrześcijanami, nie będą mówić naszym językiem, nie będą z naszej kultury, nie będą mieli kompetencji do pracy. To może zatrzymacie wszystkich. Można zatrzymać kolumny milionów zdesperowanych, zdeterminowanych ludzi? Wystarcza posterunek straży granicznej sprawdzający, czy ktoś ma wizę? Nie. Można ich w ogóle zatrzymać? Można. Jak? Wybierzcie się z ludzkich uczuć, udzielcie odpowiedzi. Użyć broni ciężkiej. Albo masowej zagłady. Myślą, że jak zabijecie pierwszych 100 milionów, może pozostałych 900 milionów odpuści. Właśnie może się tak, że zabijecie pierwszych 100 milionów, pozostałych 900 milionów przejdzie. I co w rewanżu zrobi wam i waszym dzieciom? Nawet nie chcecie o tym myśleć. To byłaby dystopia. Jak do tego dojdzie, nie będzie łatwych odpowiedzi. Poleje się krew milionów ludzi. Więc jest tylko jedna, jedyna odpowiedź. Nie można do tego dopuścić. Klik. Nie bez powodu narody świata 3 lata temu w Paryżu uzgodniły cel ograniczenia wzrostu temperatury maksymalnie do 1,5-2 stopni Celsjusza. To i tak będzie boleć.
to i tak jest duża zmiana. Praktycznie połowa tej różnicy klimatu między znanym nam światem a epoką lodową. I tak będą migracje, i tak będzie głód. I tak praktycznie wymrą wszystkie rafy koralowe. I tak jeszcze parę innych rzeczy się zdarzy niemiłych. Ale mamy nadzieję, że skala będzie tego taka, że da się nad tym zapanować. Co więcej, te 1,5-2 stopnie Celsjusza to są maksymalne temperatury, jakie panowały w ostatnim milionie lat z haczykiem w cyklu epok lodowych. Jak wyjdziemy poza ten przedział, to zrobi się tak ciepło, jak nie było w ostatnim milionie, dwóch milionach lat. I co z tego? Ano, włączą się różne niemiłe sprzężenia zwrotne, które dalej zmianę klimatu już same sobie napędzą. Na dalekiej północy macie wieczną zmarzlinę. Tam średnioroczna temperatura była zawsze poniżej zera. Więc materia organiczna martwa tam się gromadziła jak wielkiej zamrażarce takiej wiecznej, tak? Resztki roślinne, mrożone mamuty. Jak już tam to trafiło, tak sobie tak było wyłączone z obiegu. No i teraz temperatury wzrosną powyżej zera. I co będzie się działo z tą wieczną zmarzliną? By the way, nazwaną obecnie już wieloletnią. No już nie będzie wieczna. Temperatura wzrośnie powyżej zera, ruszy rozkład materii organicznej. Jak rozkład przebiega w środowisku tlenowym, to emisje czego mają miejsce? Dwutlenku węgla. Jak beztlenowym? Metanu. Jeszcze silniejszy gaz cieplarniany licząc na tonę. Więc dodatkowe emisje. Arktyka. Zwierciadło lodowe odbijające światło słońca. Lód, śnieg. Działa jak zwierciadło. Zrobi się cieplej. Stopnieje na obrzeżach lód, śnieg. Zamiast tego będziemy mieli ciemną glebę, ciemną wodę. Pochłoni więcej energii słonecznej. No więc się nagrzeje. No więc zrobi się jeszcze więcej lodu, śniegu. Więc pochłonie jeszcze więcej energii. A dookoła wieczna zmarzlina. Gleby. Jak się robi cieplej, przyspiesza rozkład materii organicznej w glebach. Emisję dwutlenku węgla. Lasy. Na Mazowszu mamy klimat niżiny węgierski. Już jest za ciepło dla świerków w Polsce. To nie jest ich strefa klimatyczna. One zejdą. Co się zje? Uschną. Przyjdzie fala opałów. Co się dzieje? Pożary. Kalifornia, Grecja, Portugalia, Szwecja. Susza, fala opałów i co mamy? W cywilizowanych krajach giną dziesiątki ludzi. W Polsce będzie to samo w tym roku. Może w następnym, może za 5 lat, oby jak najpóźniej. Tylko kwestia czasu. Dotychczas minęła taka fala opałów. Węgiel w drzewach trafi do atmosfery w pożarach. W oceanach hydraty metanu, taki metanowy lód. Ociepli się, będzie bąblować. Dodatkowo będzie otleniać oceany. Może zatrzymać krążenie oceaniczne. Tak może się okazać, że przekroczymy te 2 stopnie Celsjusza, to później te 3-4 stopnie zrobią się same. Nawet jakbyśmy wyłączyli emisję, to już dalej się może samo napędzić. Nowe badania sprzed jakieś 1,5 miesiąca pokazują, że jak się ociepli te 4-5 stopni, to poznikają morskie stratokumulusy. Takie pola białych chmur, które odbijają światło słońca i chłodzą ziemię. Poznikają, temperatura wzrośnie o kolejnych 8 stopni. To już będzie kilkanaście. To, co tutaj widzieliście, to będzie 0,5 metra. Zmiany klimatu w tym scenariuszu. Dlatego bardzo nie chcemy przekroczyć 1,5-2 stopni Celsjusza, bo byłoby to mocno lekkomyślne. Po drodze zdarzą się jeszcze inne rzeczy, jak do tego dojdzie. Otlenienie oceanów, bakterii siarkowych. To jest grubsze odtworzenie scenariuszy wielkiego wymierania z historii Ziemi, gdzie z powierzchni Ziemi było zmiatane 90% gatunków zamieszkujących naszą planetę. Nie wiem, czy ludzkość to przetrwa, jakby to doszło. Cywilizacja to raczej nie. Słuchajcie, to są dotychczasowe emisje CO2. Co trzeba zrobić, żeby zrealizować cel porozumienia paryskiego? Zakończymy najszybciej, jak to możliwe i wyobrażalne. Skończymy z wylesianiem, ograniczymy pogłowie krów, które bekują metan, ograniczymy emisję z cementu. Co nam zostaje na paliwa kopalne? Z grubsza tyle. Zero emisji do połowy stulecia. Inaczej mówiąc, zero ropy, węgla, gazu za 30 lat. Wyobrażacie to sobie? Mamy z tym pewien problem. Jeżeli mówimy, że nie wyobrażam sobie tego i nie zrobimy tego, nie podejmiemy wysiłku, co moje pokolenie, bo i waszemu pokoleniu, wiecie, mamy fajną imprezę, sobie latamy samolotami po świecie, jeździmy sobie samochodami, a wy uruglujecie za to rachunek. Etycznie? Nie wiem, może komuś takie podejście jest bliskie etycznie i ja je uważam za etycznie obrzydliwe. To jest po prostu coś, co nieludzkie, mało powiedziane. Inne ujęcie tego samego z raportu IPCC z października. Jeżeli chcemy zrealizować porozumienie paryskie, to są emisje dwutlenku węgla.
to musimy ściąć emisję o połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później. O połowę w ciągu dekady. Czy jesteśmy na kursie do tego? Co więcej, nie liczy się tempo emisji. Liczy się to, ile w sumie wsadzimy CO2 do środowiska. Dlaczego? Pamiętacie ten obrazek z cyklem węglowym? Ilość węgla w tym cyklu węglowym była z grubsza stała i teraz my zwiększamy ilość węgla w cyklu węglowym. Zmiana klimatu, tak powiem, nie zależy od tempa emisji. Tak jak będzie zmiana klimatu, zależy od tego, ile w sumie wpompujemy. I będziemy mieli z grubsza taką samą zmianę klimatu. Nieważne, czyśmy zamrozili emisję na poziomie X przez ileś lat, czy byśmy je podwoili, za to same paliwa kopalne spalili o połowę w krótszym czasie, czy byśmy chcieli emisję o połowę, za to utrzymali dwukrotnie dłużej. Zmiana klimatu na koniec dnia będzie taka sama. Dlatego nie powinniśmy myśleć w kategoriach ograniczenia emisji, tylko ich wyzerowania, pełnej dekarbonizacji. Nie tylko węgiel jako paliwo, jako kola, ale też ropa, gaz. To jest pokazane w raporcie IPCC, po prostu liczą się emisje skumulowane i one muszą po prostu ustabilizować się na jakimś poziomie, kropka i nie więcej. Młodzież zaczyna być wkurzona. Byłem niedawno na marszu klimatycznym w Warszawie. 5-10 tysięcy demonstrujących młodych ludzi. Na świecie z 1,5 miliona. To jest poruszające. Wasze pokolenie czuje się zdradzone przez moje pokolenie, bo my wiele nie zrobiliśmy. To wynikało z wielu rzeczy. Zamiataliśmy problem pod dywan, mówiąc, że no kiedyś coś, to jest problem na przyszłość. Tak, owszem, był. Ale ta przyszłość już nadeszła. Dla niektórych ludzi nawet już świat się skończył, jak dla tych ludzi w Syrii. Czy na tych, którzy muszą się już opuszczono trzy atole na Pacyfiku, bo poziom morza się podnosi. Czy dla tych ludzi, których życie zostało zniszczone, nie wiem, przez cyklon Idai na przykład ostatnio w Mozambiku, albo przez głód. Wiecie, to już się dzieje. To już się zaczyna. Na razie mamy miliony migrantów. Właśnie to już dziesiątki milionów, jeszcze nie widzimy, bo oni są gdzie indziej na świecie. Później będą setki, a później miliardy. A później w ogóle się zrobi ciekawie. Więc to jest olbrzymia niesprawiedliwość międzypokoleniowa. Wiecie, w Polsce my czasem mówimy, że swoje już zrobiliśmy. Ograniczyliśmy emisję o 30%. Tak, to prawda. Tylko kiedy to nastąpiło? Jak i dlaczego? Tu upadł komunizm. No i zwinęliśmy ciężki przemysł. Na przykład robiący czołgi dla Rosjan. Zracjonalizowaliśmy cenę energii, zaczęła się liczyć efektywność energetyczna i emisje spadły o 30% w ciągu dekady z grubsza. A od tego czasu? Utrzymują się na z grubsza stałym poziomie. Jak to się ma do tego, że powinniśmy ściąć emisję teraz o połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później? No nie bardzo jesteśmy na kursie. Jeszcze budujemy nowe elektrownie węglowe, nie? I mówimy, że mamy węgla na 200 lat, niektórzy nasi politycy opowiadają. Znaczy nie, teoretycznie, technicznie biorąc go mamy nawet. Tylko wiecie, jak się podzieli ilość węgla mamy pod ziemią versus roczne zużycie, wychodzi na 200 lat. To jak na to nałożycie kryterium ekonomiczne, albo nie postanowicie nie wydobywać, nie wiem, węgla pod Legnicą, albo Wielkopolskim Parkiem Narodowym, albo tego na głębokości 3 km, no to nam chodzi, że macie węgla na 20-30 lat. No aż jakby się uprzeć, można jeszcze go trochę wydobyć, jakby więcej dopłacić jeszcze do tego, bo i tak do górnictwa dopłacamy jakieś 10 miliardów złotych co roku, żeby utrzymać się przy działaniu. No tak, mówi się, że zalesianie rozwiąże nasze problemy. Jestem całym sercem zalesianiem. Zalesianie ma wiele różnych plusów. Lista jest długa, ale liczby się nie spinają. Słuchajcie, to są emisje polskie ze spalania paliw kopalnych i produkcji cementu, tak zwane emisje przemysłowe. Tyle wyciągają polskie lasy. Owszem, mogłyby wyciągać więcej. Można je dogęszczać, podszyt sadzić, tam różne cuda porobić. To wszystko jest dobre, fajne i w ogóle ma różne korzyści uboczne. Tylko liczby. Tak zwane leśne gospodarstwa węglowe, o których się mówi, obecnie na 10 tysiącach hektarów wyciągają tyle. Co to znaczy tyle? Jak to ma metr wysokości na ekranie, to ma grubość dwóch włosów. Oczywiście leśne gospodarstwa węglowe mogą być na większym areale niż 10 tysięcy hektarów. Ma zrobić na milionach hektarów. Ile byśmy wtedy byli w stanie dodatkowo wyciągnąć CO2? Ano z grubsza tyle. Potencjał wszystkich polskich lasów, gdyby je dogęścić, tak jak leśne gospodarstwa węglowe sugerują. Czy można więcej? Można. Jak wyglądała Polska w czasach piastowskich? No, trzy czwarte Polski to były bory, puszcze i mokradła, tak? Gdybyśmy poszli takim programem, trochę wątpliwym ze względu na rolnictwo, infrastrukturę, miasta i tak dalej, ale i tak to robimy,
to byśmy dodatkowo wyciągnęli z grubsza tyle przez kilkadziesiąt lat. Nie no, sporo. Tylko miejmy świadomość, że zdecydowanie za mało. Co więcej, kiedy my zalesiamy, to dwutlenek węgla przesuwamy z atmosfery do lasów. My cały czas przesuwamy węgiel w ramach szybkiego cyklu węglowego, w ramach środowiska. A kiedy wydobywamy paliwa kopalne i spalamy, to co robimy? My wprowadzamy do środowiska zupełnie nowe atomy węgla. Więc nie da się rozwiązać problemu, przesuwając atomy węgla w ramach środowiska i cały czas dorzucając tam nowe. Słuchajcie, pojawia się wiele różnych pytań. Stricte o klimacie wykład wprowadzający to właśnie wam zrobiłem. Ale myślę, że nie chcecie, żebym was zostawił w tym miejscu, bo niektórzy z was wpadną w depresję. Nie lubicie być w depresji pewnie, nie? No ja też nie lubię. Więc pojawia się pytanie, no to co z tym zrobić pasztetem? Jak duże wyrzeczenia będą potrzebne? I w ogóle, jaki powinien być nasz drogowskaz? No to sobie opowiedzmy. I okaże się, że w sumie może być całkiem fajnie. W ogóle jeszcze jedna bardzo ważna myśl. Słuchajcie, paliwa kopalne to jest coś, co powstało dziesiątki, setki milionów lat temu z resztek materii organicznej i czekało na nas przez te setki milionów lat. To jest taka bateria naładowana światłem słońca dawnym. My po nią sięgnęliśmy i oparliśmy na niej działanie naszej cywilizacji, naszą gospodarkę i nasz dobrobyt. Na paliwach kopalnych. Słuchajcie, tylko my wyczerpujemy ten nieodnawialny zasób bardzo, bardzo szybko. Wyczerpujemy paliwa kopalne setki tysięcy razy szybciej, niż one powstają. Gdybyście chcieli zużywać ropę w tempie, w jakim ona się odnawia, to byście z grubsza dziennie mieli do dyspozycji taką kropelkę ropy. Jak wam się skapnie z dystrybutora, jak tankujecie samochód, nawet byście nie zauważyli. Dziennie kropeleczka, malutka ropa. Nic byście z tym nie zrobili. Słuchajcie, i teraz pojawia się pytanie. Jeżeli ci, którzy mówią, że bez paliw kopalnych nie da się utrzymać gospodarki, systemu energetycznego, naszego dobrobytu, naszego bezpiecznego świata, naszych miejsc pracy, naszego bezpieczeństwa, jeśli oni mają rację, to co nas czeka, kiedy czerpią się paliwa kopalne? A nie mówimy tu o bardzo odległej przyszłości. Generalnie mówimy o horyzoncie czasowym rzędu kilku dekad, może stu kilkudziesięciu lat maksymalnie. Ja bym stawiał raczej najbliższe dekady, że już nam zacznie brakować paliw kopalnych tyle, ile chcemy i będzie problem. Jeżeli oni mają rację i nie da się bez paliw kopalnych zapewnić tego dobrobytu, działającej gospodarki i tak dalej, to co czeka nasz dobrobyt, gospodarkę i bezpieczeństwo i tak dalej? Co? No upadek. Więc musimy udowodnić, że oni nie mają racji. I można mieć system energetyczny, gospodarkę, miejsca pracy i bezpieczeństwo bez paliw kopalnych. Obecnie mamy generalnie dwie opcje. Albo atom, albo odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną oczywiście. Ja jestem fizykiem jądrowym. Tak, to nie jest samo zło. Ale z wielu względów uważam, że to jest dużo lepszy wybór i dla Polski, i dla świata. Tego zupełnie nie skreślam, ale to jest dłuższa opowieść. Jak chcecie, możemy przedyskutować. Słuchajcie, a w ogóle jest pytanie, czy my potrzebujemy energii? I co przez to rozumieć? A zaraz tego przejdziemy. Słuchajcie, fundamentem jest, że my musimy ze względów fizycznych zmniejszyć zużycie zasobów. To raz nie ominie. To jest rzeczywistość fizyczna. Nie tylko mówię o paliwach kopalnych, także innych. Ale raczej ciężko było to sprzedać jako powrót do jaskiń, obniżenie dramatycznej jakości życia. Zresztą mówimy tak, na Ziemi jest prawie 8 miliardów ludzi. Bez wysokich technologii nie było nas 8 miliardów. W czasach łowców zbieraczy było nas 10 milionów na planecie. W średniowieczu było nas małych kilkaset milionów. Bez wysokiej technologii nie trzeba by skreślić z powierzchni Ziemi 80-90% ludzi, lekko licząc. Raczej program nie do przyjęcia. A jeszcze ci ludzie chcą żyć dobrze i trudno im się dziwić. A często jeszcze w biednych krajach, jak w Indiach czy w Afryce, oni chcą mieć dostęp do elementarnych usług energetycznych. Chcą mieć prąd, chcą mieć żarówkę w nocy. Słuchajcie, więc fajnie było to zrobić, tą transformację tak, żeby zmniejszać zużycie zasobów, a jednocześnie podnieść jakość życia. Okaże się, że się da. Co będzie z PKB? Czy on jeszcze może trochę urosnąć, czy już lepiej za bardzo go nie zwiększać, nawet będzie musiało się skurczyć? Na to nie będę teraz odpowiadał, to jest jakby osobny wątek. Będzie parę liczb, chociaż proste. Jak wam powiem, że litr ropy to jest 30 parę megajouli, to wam wiele nie powie. Jak wam powiem, że to jest 30 parę megajouli, to jest 10 kWh, to też wam wiele nie powie. To może inaczej. Jakbyście nie zatrudnili do pracy fizycznej,
do kopania dołów, noszenia ciężarów, rąbania drewna, to byście ze mnie mieli z grubsza kilowatogodzinę energii dziennie pracy fizycznej. Tak od świtu do zmroku z kijem nadzorcy niewolników nad grzbietem kilowatogodzinę energii z siebie dał. Osoba słabsza, pracująca na etat, to maksymalnie pół kilowatogodziny. Ale powiem, że kilowatogodzina dziennie to jest taki silny niewolnik energetyczny. Jak mamy samochód, który pali 7 litrów na 100, to ile kilowatogodzin zużyjemy na te 100 kilometrów? Kto mi powie? No 70, dziękuję, super. Skalibrowaliśmy już nasze liczby. Obecnie na osobę w Polsce zużywamy 80 parę kilowatogodzin energii dziennie. Z węgla, ropy, gazu i czegoś tam jeszcze. Jak tak się przyjrzeć, jaki możemy mieć potencjał czystych źródeł energii przy ambitnym, ale z grubsza realistycznym jeszcze planie i budowy, no to wychodzi nam, że 30 parę. Biomasa, wiatr na lądzie, na morzu, słońce, fotowoltaika i solary, trochę geotermii może i program jądrowy rządowy, z grubsza jeszcze też dorzuciłem tutaj. No i co? Wychodzi nam 30 parę, a potrzebujemy ile? 80 paru, nie? Niektórzy stawiają tu kropkę, mówiąc nie da się. Ja postawił przecinek. Właśnie, ile energii my potrzebujemy? Czy my potrzebujemy ileś tam kilowatogodzin na osobę dziennie, czy gigajuli? Czy my potrzebujemy usług energetycznych? Tego, żeby nie zamarł w swoim domu. Żeby mógł dojechać do kumpla, a w lodówce u kumpla było schłodzone piwo. Tak? Potrzebuję tego, żeby mi się jakoś dobrze żyło. Tak? Potrzebuję usług energetycznych. I trik jest w tym, że można mieć te same usługi energetyczne, a nawet lepsze niż obecnie, zużywając dużo mniej energii. No to parę przykładów. I to jest opowieść o wampirach energetycznych. Więc otaczają strasznie. I nawet ich nie widzimy. Gdy wampiry są takie, że tam nie widać ich, tak mówią. Bo ponoć lustro pomaga, nie wiem, nie testowałem. Jeżdżę w Polsce z wykładami o budownictwie między innymi. I robię zdjęcia budynków. Niech sobie, jak te budynki wyglądałyby zimą w kamerze termowizyjnej? Nieocieplone. Świeciłyby równo. No. Słuchajcie, i mamy taki ładny budyneczek. No są takie ładne, całkiem sympatyczne, nie? Taki taki wampir, nie? No są takie właśnie. No tylko są pewne drobne problemy. Żeby to ogrzać ustrojstwo, trzeba generalnie setek kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie, żeby tam było 20 stopni. A tych metrów kwadratowych jest 100 kilkadziesiąt. Potrzebujecie kilkudziesięciu tysięcy kilowatogodzin rocznie, żeby to ogrzać. Co to znaczy? Wiesz, to kosztuje kupę kasy. Te dziesiątki tysięcy kilowatogodzin. No tak, ubóstwo energetyczne. Więc chcemy, żeby te kilowatogodziny jakie były? Tanie, drogie? No oczywiście, że jak najtańsze, nie? No, co ja się was pytam w ogóle, nie? Więc dajmy najtańsze paliwo, przynajmniej nam się wydaje, nie? Dobrze, jeszcze jak gruby węgiel, można jeszcze taniej. Co na przykład? To jest opony, że wszyscy doskonale wiecie, czym się pali, prawda, w różnych polskich gospodarstwach, tak, i stare kalosze oczywiście. Nie, no można też mułem węglowym palić, tak, generalnie oczywiście. Jak wtedy komin wygląda? Tak pięknie, czy... A takich kominów, albo żółty, tak, widzę, że niektórzy są znawcy, którzy wiedzą, co komina wychodzi, jak wrzucimy to czy tamto, dobra, nie wnikam szczegółów. Mówi, że Polacy sortują śmieci na wielu miejscowościach na trzy grupy. Na palne i niepalne. A te palne na te palne do palenia w dzień i te do palenia w nocy. I przykre jest to, że nawet nie jest dowcip, bo tak w wielu miejscach to wygląda. I takich kominów w miejscowości mamy 1000. I czym wtedy oddychamy? Może powietrzem, co? Nie, no powietrze też tam jest, oczywiście. Tak, no w sensie co, przemarznięte ściany, zimno od środka, skrapla się wilgoć, witamy grzyba na ścianach, zamykamy okna, więc się robi duszno, więc siedzieliście kiedyś w dusznej sali konferencyjnej, takiej zatłoczonej? Jak było? Dobrze się stało? No więc w takim domu generalnie czujemy się za chwilę w ten sposób. A tak by the way, ciekawostka. Jak spalimy wszystkie paliwa kopalne, to... No może jeszcze... Też się cofnijmy się, bo to trochę jako ciekawostkę mówię. Generalnie jak rozpuszczacie dwutlenek węgla w wodzie, to robicie wodę gazowaną. Jak macie dwutlenek węgla dookoła was i wdychacie, to wasza krew też chce się zakwaszać. Zmienia się pH. Nasz organizm, nasz układ nerwowy jest bardzo precyzyjnym instrumentem i generalnie chce pracować w optymalnych, dobrych warunkach pracy, nie liczy sobie zmiany pH, bo on to po prostu strasznie bruści. Więc interweniuje różnymi jonami, się wysila i to jest nas bardzo obciążające. Pozdrowienia dla latającej butelki. I czujemy się po prostu zmęczeni. Jak stężenie dwutlenku węgla jest wysokie, czujemy się zmęczeni.
Jak ewoluowaliśmy, to jakie było stężenie dwutlenku węgla, w którym ewoluowaliśmy w ostatnich setkach tysięcy lat, od ilu do ilu? Cząsteczek na milion, kto pamięta? 180 do 300, dokładnie. To jest poziom odniesienia, do którego skalibrował się nasz mózg. Tam w jaskini czasem bywało więcej oczywiście. Tak, wchodziliśmy w jaskini i było świeże powietrze. Teraz na świeżym powietrzu mamy 400, a w budynkach jeszcze dużo więcej. Normy budowlane mówią, że generalnie powyżej 1000 cząsteczek CO2 na milion cząsteczek powietrza należy zmienić system wentylacyjny w budynku, bo ludzie się będą źle czuli. Już powyżej 600 my narzekamy na złą jakość powietrza. Powyżej 1000 to już jest wyraźne. Badania psychologiczne pokazują, że jak to sięga 2-3 tysięcy, stężenie dwutlenku węgla, to jesteśmy na poziomie dysfunkcjonalnym, jak chodzi o wyższe funkcje poznawcze. Przyswajanie nowego materiału, jakieś gry decyzyjne. To jesteśmy po prostu takie roślinki generalnie. Słuchajcie, co jest niesamowite, to to, że jakbyśmy spalili wszystkie paliwa kopalne w tym czerwonym scenariuszu, to stężenie dwutlenku węgla na świeżym powietrzu zbliży się do jakichś 2000 albo i więcej cząsteczek CO2 na milion cząsteczek powietrza. Krótko mówiąc, na świeżym powietrzu będzie tak, jak w dusznej sali konferencyjnej. Więc jak ktoś czasem mówi wam, że więcej dwutlenku węgla dobrze robi roślinkom, co poniekąd jest prawdą, chociaż też tylko częściowo, no to my do licha ciężkiego nie jesteśmy roślinkami. Za to intelektualnie bardzo się do nich zbliżymy, jak ci, co chcą spalić wszystkie paliwa kopalne, postawią na swoim. Słuchajcie, generalnie jakość życia tutaj jest dosyć podła. Jeszcze biegacie z jakimś kubełkiem węgla tak z góry na dół i ten pyli wam się to wszystko. W ogóle, kurczę, średniowiecze. Zużycie ciepła w budynku nieocieplonym po staremu. Nowe budujemy dzisiaj, które zużywają około 90 kWh na metr kwadratowy rocznie. Tak zwane energooszczędne 40 parę, pasywne 15. A to jest też technologia już sprzed ćwierć wieku, można jeszcze o połowę lepiej z grubsza. Średnia w Polsce jest obecnie taka. Słuchajcie, widać, zużycie energii w budynkach to jest jakieś 40% polskiego zużycia energii. Bez problemu można to zbić radykalnie. Jakbyście pytali, to w takim domu, który praktycznie nie zużywa energii, żyje się dużo lepiej. Z wielu względów. A. Nie płaci się rachunków. Nie ma żadnego ubóstwa energetycznego. B. Nie biega się z kubłem węgla. Wszystkim steruje automatyka. C. Macie wentylację mechaniczną, która wentyluje wam tak jak trzeba, tyle ile trzeba. Dba wam o stężenie dwutlenku węgla, żeby ono nie przekroczyło tam, ile sobie zażyczycie, 800 czy 1000. Dba o wilgotność, żeby było nieprzesuszone powietrze. Ma na wejściu filtry, które odfiltrują wam smog od sąsiada. A zbudowanie takiego budynku dzisiaj jest, znaczy jakby to je robić masowo, to maksymalnie kilka procent droższe od takiego konwencjonalnego. I to jest zupełnie inna jakość życia. Szkoły na przykład, duże budynki. Proszę bardzo, teraz się buduje szkoła w Markach. Będzie we wrześniu oddana 4 kWh na metr kwadratowy rocznie. Pewnie będzie miała 2, bo zmienili projekt trochę. A co z istniejącymi budynkami? Dużo mówię o przykładach, co zrobić z kamienicą w Krakowie i tak dalej. Pokazuję to na kalkulatorach takich budowlanych, ale to jakby przykład już zrobiony. To jest szkoła, która tak wyglądała 3 lata temu, świętokrzyskim. Dzisiaj wygląda tak i zużywa tyle energii na jej ogrzewanie. A cała inwestycja zwraca się w jakieś 7-8 lat na niższych kosztach ogrzewania. Jest inny komfort. Bo jest i powietrze z czujnikami CO2 poniżej 800 utrzymywane stężenie tlenku węgla, dzieciaki od razu kumate. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w polskich szkołach po godzinie lekcyjnej typowe stężenie CO2 przy zamkniętych oknach wynosi 3000 cząsteczek CO2 na milion cząsteczek powietrza. Wiecie, co to znaczy dla jakości procesu dydaktycznego? Że on nie przebiega. Dzieciaki sobie siedzą. Jest im fajnie. A no, może sobie mówić najmądrzejsze rzeczy i tak nie będą go słuchać. To słuchają. A pani dyrektor zachwycona. I nauczyciele również. Jak to się robi? To są szczegóły techniczne. A słuchajcie, to nie jest koniec świata. Transport. Znacie ten środek transportu. On nie jest szczególnie efektywny. Wiecie? Można zelektryfikować. Już jest sporo lepiej. Choć to jest prąd z elektrowni węglowej, gdzie tam nieefektywnie węgiel jest prąd przetwarzany, to jest słabo, bo emisje CO2 są podobne w obu przypadkach. Ale jak mamy czystą energię, to już jest dużo lepiej. Po Polsce jeżdżę z reguły w ten sposób, kilka kWh na 100 km na osobę. Jak jest 3/4 pełen, to są liczby. Przecież jak jedzie jedna osoba pociągiem, to nie jest efektywna energetycznie. Albo autobus, teraz już raczej Flixbus pewnie, a nie bądźmy drobiazgowi. A można to zelektryfikować? A można. Porównać te dwie liczby. To są kompletnie inne rzędy wielkości. A po Warszawie generalnie jeżdżę w ten sposób. I to ma wiele innych zalet też.
To jest dzielnica Bornholm. Ja teraz mam zdjęcie z Bornholmu, popłynąłem sobie jachtem i tam wypożyczyłem rower. Jacht też był bezemisyjny. Ja cię czasem tam manewrowaliśmy na silniku, no dobra, ale był niskoemisyjny, no już przyznaję. Słuchajcie, i to nie chodzi tylko o efektywność energetyczną, chociaż widać, co powinniśmy obstawiać. Generalnie rzeczy, które są tutaj. Może miejscami tutaj, jak gdzieś już na rozpełzu się przedmieścia, nie da się inaczej niż transportem indywidualnym, ale generalnie powinniśmy obstawiać to. Więc nie chodzi tylko o efektywność energetyczną i niskoemisyjność, ale też o jakość życia. To są dwa modele transportowe, które tutaj macie porównane. Jedno miasto pewnie znacie. To? Tak, to znacie, tak? Jakie to miasto? No blisko, tak, Warszawa oczywiście. A to jest Kopenhaga. Największy odsetek mieszkańców Kopenhagi, jaki porusza się po mieście, jeździ do pracy? Rowerami. Drugi w kolejności transportem miejskim i pieszo. Najmniejsza grupa samochodami. I to nie wynika tylko z tego, że oni są tacy ekologiczni. Nie, oni świadomie stwierdzili, że to jest miasto przyjaźniejsze dla mieszkańców. Tu nie ma korków, tu nie ma smogu, tu nie ma hałasu. To jest miasto tańsze dla podatnika. Zamiast parkingów są parki. To jest miasto, gdzie się dużo przyjemniej żyje. Słuchajcie, no tak, ale to jest jednak Skandynawia, tak? To jest piękne zdjęcie latem, takie propagandowe, nie? A co, czasem przychodzi zima, nie? Zaczyna padać, wiać. I wtedy co? Co? Jajco, to samo. 80% mieszkańców Kopenhagi, którzy jeżdżą rowerem latem, jeździ też zimą. Bo miasto jest po prostu zoptymalizowane pod transport rowerowy. Jak byłem zimą w Uppsali, na północ od Sztokholmu, to jak spadł śnieg w nocy, to rano pierwsze co robili, to odśnieżali ścieżki rowerowe jeszcze po świcie. Więc jak jechałem na uczelnię, to śnieżka rowerowa była odśnieżona, a jezdnia jeszcze była w śniegu. W Polsce mamy trochę inne praktyki, bo jak odśnieżają ulicę, to rzucają śnieg na ścieżkę rowerową. Ale generalnie to miasto jest przyjaźniejsze mieszkańcom niż takie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale miasta, które zajmują najwyższe pozycje rankingów jakości życia, miasta skandynawskie, Wiedeń i tak dalej, to są miasta, które właśnie pozbawiają się transportu samochodowego z miasta i stawiają na transport rowerowy i miejski. Być może ktoś z Was zna tą książkę Miasto Szczęśliwe, jak nie, to polecam. Autor zadaje pytanie, jak powinniśmy organizować nasze miasta, żeby mieszkańcom w nich się fajnie żyło, żeby nam się chciało. Żeby były interakcje społeczne, że miasto było wygodne, przyjazne i tanie w utrzymaniu. I dochodzi do wniosków, do których też ja, pytając się, co zrobić, żeby miasto było efektywne energetycznie. To jest kraj, upraszczając, miasto jak Kopenhaga. Gdzie mamy dużo zieleni, gdzie mamy transport rowerowy, miejski, gdzie mamy planowanie przestrzenne, takie z pomyślunkiem i bardziej perspektywiczne. W Polsce niestety planowanie przestrzenne leży i kwiczy. To jest jakby osobny wątek. To, co chcę pokazać, to, że robiąc te wszystkie rzeczy, my wręcz podnosimy naszą jakość życia. Przemysł, produkcja, duża część globalnych emisji, też wydobycie surowców. Wiecie, pewnie zauważyliście, że często rzeczy, które kupujemy, jakoś tak dziwnie psują się zaraz po okresie gwarancji, nie? I jakoś nie dają się naprawić, prawda? Wiecie, to nie jest przypadek. To jest robione celowo. I to miało sens. W czasach, kiedy zasobów było w brud, trzeba było stworzyć wiele miejsc pracy. Ale naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy robili rzeczy trwałe, łatwe w naprawie i projektowane pod kątem odzysku surowców. Jedyna bariera jest w zasadzie w naszych głowach. Nie jest technologiczna. Trochę jest ekonomiczna, owszem. Można też przestawiać się z kupna rzeczy na usługi. Na przykład przykład lotniska Schiphol. Oświetlenie takiego lotniska kosztuje kupę kasy. No, to jest olbrzymia przestrzeń. Więc zrobili przetarg na usługę oświetlenia. I wygrał Philips. To działa w ten sposób, że Philips po prostu zapewnia usługę oświetleniową, że ma być jakieś tam oświetlenie, spełniać parametry na terenie portu lotniczego. I co się stało? Jakie żarówki instaluje Philips? Psujące się czy trwałe? Trwałe. Bo oni by za to płacili. A im się płaci stałą kwotę za oświetlenie, więc dbają o to, żeby te żarówki ile prądu zużywały? Dużo czy mało? No mało, tak, bo oni. Nagle się okazało, że można mieć żarówki efektywne energetycznie, nie psujące się, że generalnie nie ma żadnego problemu, tak, znaleźć takie żarówki bez problemu. Tak? A port lotniczy płaci o połowę mniej niż płacił wcześniej, tak, jak na zasadzie tak, kupujemy żarówki i prąd. To jest jeden z wielu przykładów. A, kolejny element naszej rzeczywistości. Mięso. Nie wiem, czy wiecie, ale mięso to jest grubsza 1/5 globalnych emisji gazów cieplarnianych. Nie da się rozwiązać problemu zmiany klimatu bez ruszenia tematu mięsa.
I pytanie, co z tym zrobić. Znaczy, pierwsza rzecz, którą mogę powiedzieć, to jest to, że my jemy za dużo mięsa. W Polsce jemy z grubsza trzykrotnie więcej mięsa, niż jest dla nas zdrowe. Tak statystycznie rzecz biorąc. Musimy po prostu jeść mniej. My wyewoluowaliśmy, jedząc dużo mniej mięsa. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, mięso najbardziej wysokoemisyjne jest to, które długo żyje. Bebsztyki, krowy, to co żyje krócej, jest niżej emisyjne. Świnka jest lepsza z punktu widzenia emisji, kurczak jeszcze lepszy. Dochodzą z niestety problemy etyczne. My co roku mordujemy z grubsza na świecie 100 miliardów zwierząt po to, żeby je zjeść. A trzymamy je w warunkach, które przypominają z grubsza obozy koncentracyjne. Frankenkurczaki na sterydach. Jak popatrzycie, jak to jest produkowane, jeżeli powiem tak, jeżeli zabijanie 100 miliardów żywych istot można nazwać produkcją mięsa, bo na pewno opory, no warunki są po prostu straszne. Obejrzyjcie sobie, wam przejdzie apetyt na kurczaka czy świnkę niestety. Rozwiązanie może polegać po prostu na tym, że wycenimy koszty zewnętrzne, na zasadzie zanieczyszczający płaci. Bo koszt środowiskowy, nie jest tylko emisja gazów cieplarnianych, to jest wycinka lasów tropikalnych pod soję, to jest olbrzymie zużycie wody w krajach, w których często wcale nie ma jej za dużo. I tak uczciwie te koszty wliczyć, no to mięso byłoby dużo droższe. Miało to być pewną bardzo prostą rzecz. To mięso, które jest najbardziej szkodliwe, na przykład wołowina, baranina, opodatkować, na zasadzie zanieczyszczający płaci. A zebrane pieniądze przeznaczyć do finansowania jedzenia bezmięsnego, wegetariańskiego, wegańskiego. Na przykład jedzenia w szkołach na poziomie restauracyjnym wege. Żeby młodzi ludzie nauczyli się, to nie jest papka z tofu, która jest blu, tylko to jest fantastyczne jedzenie, różnorodne, pyszne, zdrowe i naprawdę nie jest to żadne wyrzeczenie. Co by się stało, gdybyśmy podatkowali to mięso wysokoemisyjne i dofinansowali jedzenie bezmięsne? Idziecie do burgerowni i tam widzicie, wegeburger 3 zł, chickenburger 8 zł, Pig Burger 15, Beef Burger 40. A weźcie co chcecie. Nikt wam nie broni. Po prostu uczciwie zapłacicie za koszty, które powodujecie. Możemy jeszcze zróżnicować opodatkowanie zwierząt hodowanych w tych farmach przemysłowych. Wysoko je opodatkować, a nie opodatkować tak wysoko zwierząt hodowlanych w małych gospodarstwach, które są trzymane na warunkach ekologicznych i faktycznie biegają po polu, a nie stoją w jakimś boksie za kratami. Słuchajcie, jak tak podsumować, co możemy zrobić, to macie trochę inaczej podane 80 parę kWh energii, ile zużywamy. Mogliśmy spokojnie zejść do połowy stulecia do tego poziomu. Poprawiając nasze budynki, też przechodząc na ogrzewanie pompami ciepła, powietrznymi, tanimi. No dzisiaj najtańsze ogrzewanie, jakby ktoś się pytał. Tańsze niż węglowe. Bije na głowę i sieciowe, i gazowe pompy ciepła. I elektryfikując transport i przerabiając go na bardziej masowy. Przy okazji pozbywamy się wykluczenia transportowego na prowincji, które trochę jest koszmarne. Bo w wielu miejscowościach w ogóle jak nie macie samochodu, to nigdzie się nie wydostaniecie. Jako staruszek do przychodni, jako młody człowiek do szkoły. Nie wnikając w szczegóły, też elektryfikując większość z tego i transportu i ogrzewania, zwróćcie uwagę, wychodzi nam 20 parę kWh na osobę dziennie, a jeszcze można by zbić to niżej. A w międzyczasie nasz potencjał bezemisyjnych źródeł energii był tutaj. Czyli mamy dużą nadwyżkę i możemy wybierać. Może wolimy mniej biomasy, a więcej atomów. A może odwrotnie. A może wolimy to czy tamto. Generalnie możemy już się tym pobawić. To się spina. Fundamentalne jest przyjęcie do wiadomości, że powinniśmy zracjonalizować zużycie zasobów energii. Podnosząc przy tym naszą jakość życia. Wspomniałem, że tutaj bardzo ważną rolę gra, tak w przypadku mięsa powiedziałem, wycena kosztów zewnętrznych na zasadzie zanieczyszczający płaci. Wiecie, problem się bierze w dużym stopniu z tego, że my traktujemy atmosferę jak praktycznie darmowy ściek dla kominów i rur wydechowych. Pakujemy z naszego kopciucha spalin do atmosfery. Coś nas to kosztuje? Nie. Dymimy rurą wydechową. Kosztuje nas to coś? Niespecjalnie. Gdybyśmy uczciwie płacili na zasadzie zanieczyszczający płaci, okazałoby się, że te brudne źródła energii są dużo droższe w praktyce. I że węgiel jest dużo droższy, i ropa, i gaz również. I nagle by się okazało, że bez żadnych dopłat czyste źródła energii bezemisyjne są tańsze. Oczywiście ktoś powie, że takie działania mu się nie podobają, bo nie lubimy przerzucać koszty na innych. No tak mamy jako ludzie. Potem to, co wam nakreśliłem. Na przykład miasta jak Kopenhaga.
Czy ten pomysł podoba się kierowcom? Czy mogą nie być zadowoleni? Prawda? Mogą nie być zadowoleni, nie? No, a czy spodoba się pomysł wygaszania górnictwa, nie wiem, górniczym związkom zawodowym? Niespecjalnie, nie? A deweloperom pomysł, żeby robić domy zeroenergetyczne? W większości nie spodoba, bo nie umieją, nie wiedzą co i jak. I wygryzłoby ich tych paru, którzy wiedzą jak, ale oni są w mniejszości. A gdybyśmy uczciwie opodatkowali podróże lotnicze i byście musieli zapłacić trzykrotnie więcej za przelot, nie wiem, do Tunezji, spodobałoby się wam? Może nie, prawda? Ale czy to sprawiedliwe? Bogaty sobie poleci, a biedny nie, tak? No to jest wiele dylematów, prawda? Ale jak spojrzymy na to przez pryzmat zasady zanieczyszczający płaci, to jest nam naprawdę dużo łatwiej. Dobra, z samolotami na przykład. Jak opodatkujemy podróże lotnicze, nie zakazujemy ich na razie. Nie zakazujemy. Chociaż swoją drogą niektórzy mówią, że należy zakazać rzeczy, które są szkodliwe. Wiecie, ja... Społeczeństwo ogranicza moją wolność na wiele sposobów. Nie mogę wziąć pały z gwoździami i rozpaćkać ci głowy na krwawą papkę. Nie wolno mi zgwałcić koleżanek. Nie wolno mi ograbić kolegów. Nie wolno mi bić. Nie wolno mi mieć kilku żon. Nie można mi zabić własnych dzieci. Nie wolno mieć niewolników. Nie mogę tutaj zapalić papierosa. Słuchajcie, wiele z tych rzeczy było kiedyś normą. Nawet byłem gościem, jak miałem niewolników. Jeszcze nie tak dawno temu, w XIX wieku, niewolnictwo było powszechne. I jeszcze, przepraszam, 10 czy 20 lat temu można sobie było palić w autobusie czy w pociągu. Społeczeństwo ogranicza moją wolność na wiele sposobów. Bo wiecie, gdzie się kończy moja wolność? Dokładnie. Tam, gdzie zaczyna się szkodzenie innym. Gdzie szkodzę drugiemu człowiekowi. A jak to jest, kiedy ja wrzucam z komina czuczy wydechowej spalinę do atmosfery? Ja sobie robię dobrze, tak? Paląc jakimś, nie wiem, starym kaloszem w kopciuchu, albo jeżdżąc swoim samochodem, albo lecąc samolotem gdzieś tam na wakacje, a rachunek zapłaci gdzie indziej kto inny. Czy to jest w porządku? Być może nie trzeba tego zakazywać. Może wystarczy po prostu powiedzieć, zapłać za szkody, które powodujesz. Tak ten samolot będzie trzykrotnie droższy. No i dobrze, tak wspomniałem. Bogaty poleci, a biedny nie i niesprawiedliwie. Ale spójrzmy na to tak. My właśnie opodatkowaliśmy solidnie bogatych na różne fajne społecznie cele. Dalej. Ludzie generalnie nie chcą latać. Ludzie chcą mieć możliwość wygodnego przemieszczania się. Jak teraz ten samolot zrobi się trzykrotnie droższy, zaraz ktoś wpadnie na pomysł, jakiś Elon Musk albo inny gościu. Słuchajcie, to ja zrobię samoloty na wodór. Na przykład. One są dzisiaj dwukrotnie droższe, tak, od spalinowych. No jak ten spalinowy będzie trzykrotnie droższy, no to ja będę konkurencyjny, tak? Albo to, co robi teraz Norwegia. W ciągu dekady chce przeloty wewnętrzne w ramach kraju na samolotach elektrycznych już mieć. Albo pobudujemy hyperloopy, taką kolej w rurze próżniowej, że sobie na Chorwację dojadę w półtorej godziny. I zwróćcie uwagę, minie 10-20 lat, nagle się okaże, że my znowu sobie wygodnie podróżujemy, tylko już nie szkodząc, bezemisyjnie. I o ile te wszystkie rzeczy, albo nie wiem, tak miasta jak Kopenhaga, per saldo społeczeństwu żyje się lepiej, nawet jak będą pojedyncze niezadowolenia, albo domy, których nie trzeba ogrzewać, albo to, że jemy mniej mięsa, a jadąc na tym rowerze nie wdycham smogu, tak? Słuchajcie, tak naprawdę podnosimy naszą jakość życia, robiąc to wszystko. To nie są wyrzeczenia. Ale jeżeli będziemy postrzegać to jako jakieś wyrzeczenia, słuchajcie, to alternatywą jest co? Koniec świata. Literalnie. Jak ktoś kładzie na szali argument taki, że ja chcę jeździć samochodem, mieć wysoką mobilność, a na drugiej szali kładzie to wszystko, o czym wam opowiedziałem, koniec świata, to przepraszam, czy to są równorzędne argumenty w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu? Także reasumując, słuchajcie, efektywność. Czysta energia, najlepiej odnawialna, niskoemisyjne technologie i praktyki jak planowanie przestrzenne. I to jest odpowiedź na wiele zagrożeń, to nie tylko zmiana klimatu. Nasze bezpieczeństwo energetyczne, nasz bilans handlowy, bo co roku kupujemy ropę i gaz z Rosji za dziesiątki miliardów złotych. I coraz więcej węgla, jakby ktoś się pytał. W zeszłym roku już ze 20 milionów ton węgla kupiliśmy. Kilkanaście milionów ton od ruskich z tego. Więc my, trzymając się paliw kopalnych w naszym kraju, tak naprawdę wydajemy kupę naszych pieniędzy na kremlowskich oligarchów, tudzież naftowych szejków. Może to nie jest w naszym interesie. Może lepiej, że te pieniądze zostały w Polsce i tworzyły polskie miejsca pracy. Przy budowie systemu transportowego, przy ocieplaniu budynków,
przy tych wszystkich rzeczach, które można by zrobić. Jeszcze rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego, smogu, długa lista problemów, które przy okazji rozwiązujemy. A robiąc te działania, przy okazji opieram się na lokalnych zasobach. W polskim wietrze, słońcu, tworzymy lokalne polskie miejsca pracy, bo termomodernizacja będzie robiona na miejscu. Na miejscu będą robione w zdecydowanej większości czyste źródła energii i efektywności energetycznej. Swoją drogą takie technologie jak pompy ciepła, rekuperatory, autobusy elektryczne, pociągi, inwertery do fotowoltaiki, elementy montażowe do niej na dachu, czy statki stawienia turbin wiatrowych, są wszystko technologie, w których Polska ma doskonałe kompetencje i może to robić. Jak stworzymy na to rynek i będziemy w Polsce stawiać domy zeroenergetyczne dziesiątkami, jak nie setkami tysięcy, to minie 5 lat i będziemy to robić w całej Europie. To jest kurs na innowacje, bo jak gdzieś przyszłość światowej gospodarki, konkurencyjność, to właśnie w tych sektorach, a nie w coraz głębszych dziurach ziemi, do których dopłacamy coraz więcej miliardów. To jest świat, w którym nie ma smogu. My jesteśmy zdrowsi, mamy czystsze jedzenie, zdrowsze. Jemy mniej mięsa, też dla nas zdrowo. To jest pewna wizja. To jest wizja nie tylko ochrony klimatu, czy czystego powietrza bez smogu, ale też wizja społeczna, gospodarcza, wizja polskiej przyszłości, wizja etyczna. Że my nie mówimy, że po nas choćby potop i nas nie obchodzi los innych ludzi, naszych dzieci i ludzi gdzieś tam w innych krajach, tylko robimy to, co należy zrobić. Przyznajemy, że mamy kryzys i postępujemy tak, jakbyśmy rzeczywiście ten kryzys mieli, a nie zamiatali to pod dywan, bo nie za mojej kadencji te problemy wylezą. Słuchajcie, dziękuję wam za spotkanie. Chcecie dowiedzieć więcej, to możecie dowiedzieć więcej z książek Świat na rozdrożu, gdzie piszę więcej o problemach, megatrendach, o rozwiązaniach i o klimacie stricte. To jest recenzowany podręcznik akademicki. To dziękuję wam za spotkanie.